Witam Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie w dzisiejszym wydaniu programu Moc Magii. Wróżbita Maciej Skrzątek, kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam już do dzwonienia, do telefonowania i już do wysyłania pierwszych SMS-ów. Tak jak mówiłem tydzień temu, że będę dzisiaj, no to jestem. Zapraszam bardzo serdecznie już do dzwonienia, do telefonowania i do kontaktu tutaj ze mną i ze studiem programu Moc Magii. Drodzy Państwo, program oczywiście emitowany na żywo, zresztą mamy od północy 6 marca 2019 roku. Oczywiście tutaj między telefonami, między SMS-ami będę tłumaczył numerologicznie, no nie tylko jaki to będzie dzień, czyli jaka będzie to środa, na co będzie sprzyjać, ale także jakie wydarzenia będą mieć miejsce, ale również, drodzy Państwo, no są takie dwa bardzo ważne wydarzenia astrologiczne na niebie, a to dlatego, że no dzisiaj wieczorem Merkury no, znalazł się w retrogradacji, czyli to jest takie pozorne cofanie się tej planety. Ja oczywiście będę tłumaczył, na czym to polega i jak to rzutuje na nas wszystkich i na nasze wydarzenia, które mają miejsce już w naszym życiu, ale także będą mieć miejsce przez najbliższe 3 tygodnie, ponieważ przez najbliższe 3 tygodnie właśnie Merkury będzie w retrogradacji. No nie będzie za ciekawie, nie będzie za różowo, mimo mojej różowej koszuli, ale to będę oczywiście tłumaczył w dzisiejszym programie. No i co jeszcze będę tłumaczył? Drodzy Państwo, jutro będzie nów Księżyca w znaku ryb. Co to wszystko znaczy? Oczywiście o tym w dzisiejszym programie. No ale czekam na Wasze telefony, czekam na Wasze SMS-y. Drodzy Państwo, pierwszy numer telefonu prowadzący tutaj do mnie do studia to 700-788-400. To jest to połączenie prowadzące z telefonów stacjonarnych, jak i z telefonów komórkowych. Przypominam, że w trakcie trwania moich programów Moc Magii również można się ze mną skontaktować poprzez połączenie Pomoc, czyli to połączenie priorytetowe, to najważniejsze, gwarantujące Tobie dostanie się do studia Moc Magii. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, mając taką pewność, że za chwilę ze mną porozmawiasz na antenie, no to zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. 700-888-111. Zostałem trochę wyróżniony tutaj przez redakcję programu, ponieważ właśnie w moich programach jest to połączenie z uwagi na bardzo dużą liczbę telefonów od Was, więc jeżeli chcesz nie tylko łatwo tutaj trafić do programu, ale mieć taką pewność, że za chwilę ze mną porozmawiasz z tym wróżbitą Maciejem, to zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. 700-888-111. Czekam też i na połączenia z Wielkiej Brytanii. Za chwilę będzie ten numer telefonu widoczny na dole ekranu. No i czekam też na połączenia z Niemiec. Więc jeżeli chcesz tutaj się ze mną skontaktować z tego miejsca na ziemi, czy to z tamtego, zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Również wróżki dyżurują w trakcie trwania programu, więc jeżeli chcesz skontaktować się ze swoją ulubioną wróżką, bądź po prostu z wróżką, która Tobie doradzi, która Tobie podpowie, która rozwiąże Twój problem dzięki swojej wiedzy i dzięki swojemu doświadczeniu, no to zapraszamy bardzo serdecznie. W tej chwili widzicie wróżkę Danutę. Czekam na SMS-y. Już jest pierwszy SMS od pani zodiakalnej wagi. Za chwilę do niej przejdę. Czekam oczywiście na kolejne SMS-y. SMS-y zwykłe, te tradycyjne piszemy. Moc, pytanie pod 7464. Jeżeli chcesz wysłać tego SMS-a niezwykłego, czyli tego SMS-a, który dostaje się tutaj jako pierwszy w naszym programie, jeżeli chcesz mieć pierwszeństwo przed innymi widzami właśnie wysyłając tego SMS-a priorytetowego, to zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Moc, pytanie pod 92544. Dobrze, drodzy Państwo, przechodzę już do pierwszych SMS-ów. Jest już też kolejny SMS od pani, która jest panną zodiakalną. Oczywiście czekam na telefony z utęsknieniem 700-888-111. Będzie bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy będzie dzisiejszy program, ponieważ będzie wiele takich ciekawostek, które dotyczą nas wszystkich, ponieważ pamiętajcie, że to, co się dzieje na niebie, mam tutaj na myśli właśnie
właśnie tego Merkurego w retrogradacji i również ten nów jutrzejszy w znaku ryb, no to jednak to wszystko na nas rzutuje. To wszystko wpływa na te wydarzenia, które mają miejsce w naszym życiu i nie tylko na wydarzenia, ale na nasze plany, na marzenia, na nasze cele, czy to to, co chcemy realizować. Bardzo serdecznie zapraszam. Dobrze, pierwszy SMS pomocowy, czyli ten priorytetowy. Powracam, sprawdziło się. Dziękuję uprzejmie. Córka nie przeszła w Koninie Myślnik Festiwal. Tak, pamiętam panią. Pamiętam panią, kontaktowała się pani ze mną w tamtym tygodniu i faktycznie pani pytała o córkę, czy ona przejdzie kolejny etap konkursu. Ja powiedziałem, że nie, że ona nie przejdzie i faktycznie się sprawdziło. Dobrze, pani, no właśnie, zodiakalna waga. Co myśli o mnie Piotr Skorpion i czy jest mi pisany na życie? Obecnie ma żonę. No, jak jest Skorpionem, to ja się nie dziwię, droga pani, że on ma żonę, to dlatego, że Skorpion jest najbardziej, ale to najbardziej seksualnym znakiem zodiaku i faktycznie te zodiakalne skorpiony no niestety mogą zdradzać, oczywiście nie wszystkie, ale no one bardzo erotycznie patrzą na życie, no i niestety mogą wdawać się w różnego rodzaju romanse, flirty, czy to relacje niezobowiązujące. Zobaczmy, droga pani, co myśli o pani Piotr Skorpion, no to spójrzmy. Droga pani, przede wszystkim karty pokazują, że bardzo źle się jemu układa w jego życiu osobistym, czyli z jego żoną. I tutaj ta pierwsza karta, karta ośmiu kielichów z kartą wieży, oznacza to, że on nawet może myśleć o rozwodzie, nawet może myśleć o rozstaniu się z partnerką. I tak, jak o pani myśli? Karty pokazują przede wszystkim to, że nie jest do końca szczery z panią. Karty pokazują tutaj to, że jest to typ mężczyzny zdobywcy. Co to znaczy? No, lubi zdobywać kobiety, lubi faktycznie no, być taki lansujący się trochę za przeproszeniem. I tutaj karta Rydwanu z waletem mieczy to są karty mówiące o tym, że on idzie po trupach do celu. On może wymyślać różnego rodzaju no, historyjki pani, czy to może opowiadać pani różne rzeczy, które nie mają miejsca w rzeczywistości, ale chce pani zaimponować, ale chce faktycznie panią zdobyć. Natomiast karty pokazują tutaj, co myśli o pani. On pozytywnie myśli. Tutaj karta czwórki buław z kartą cesarzowej to są karty mówiące o tym, że na pewno pani jemu odpowiada, jeżeli chodzi o atrakcyjność, jeżeli chodzi o pani wygląd fizyczny. Czyli tutaj karta cesarzowej to jest karta w tarocie, która wskazuje właśnie na atrakcyjność, na nasz wygląd, na po prostu to, co przedstawiamy światu. Czyli po prostu najnormalniej w świecie pani podoba się jemu jako kobieta. Natomiast karty zaznaczają tutaj, że mimo tego, że on myśli o tym, żeby rozstać się z żoną, o czym mówi tutaj ósemka kielichów z wieżą, to nie rozstanie się. Karta cesarzowej z czwórką buław to są karty mówiące o tym, że on nadal będzie miał żonę, nadal będzie zajęty. Mimo tego, że ta relacja wasza, ona może być kontynuowana, ona może być oczywiście niezobowiązująca, to oczywiście może być romans, to może być flirt, natomiast na pani ewentualne pytanie, czy on rozstanie się ze swoją partnerką, nie. On się nie rozstanie, on się nie rozstanie z żoną, to ja pani absolutnie tutaj gwarantuję. Natomiast, tak jak pani powiedziałem, karta Rydwanu z waletem mieczy, to są karty mówiące o tym, że on uparł się, dosłownie uparł się, żeby panią zdobyć. No też idąc taką troszkę drogą nieuczciwą, co to znaczy? Oj, jak ja jestem biedny, oj, jak ja jestem poszkodowany, oj, żona mnie nie kocha, żona jest zła. On może oczywiście wymyślać różne rzeczy na temat żony, żeby sobie tak zapunktować, żeby właśnie pani zaimponować, czy to, żeby pani pokazać, jak ja jestem biedny, jak ja jestem poszkodowany. Natomiast czy to jest prawda? Nie do końca. Tutaj proszę uważać, ponieważ karta waleta mieczy oznacza przebieg. Kolejny SMS priorytetowy. Oczywiście czekam na telefony 700 888 111. Jeżeli masz ochotę tutaj porozmawiać z tym tarocistą, który został określony przez
ogólnopolskie media, tym najlepszym tarocistom w Polsce, to zapraszam bardzo serdecznie, bo mimo tego, że ja siebie nie uważam za najlepszego, absolutnie, to jest to dla mnie bardzo miłe, że po 20 latach mojej pracy z kartami tarota spotykam się z takimi tytułami czy to zaszczytami. Jeżeli coś ciebie niepokoi, jeżeli coś powoduje u ciebie wątpliwości, no i właśnie, i tutaj za chwilę będę właśnie tłumaczył, co znaczy ten Merkury w retrogradacji, który już jest w takiej pozycji na niebie. Co znaczy ten Nów w znaku ryb, który jutro będzie. No właśnie, zapraszam serdecznie do kontaktu, a ja słyszę, że mam połączenie. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Witam w programie. Słucham Pani. Tak, mam na imię Jadwiga. Tak, Pani Jadwiga. Chciałam zadać jedno tylko pytanie. Czy ja bardzo wygram proszę z fiskusem w tym roku, czy w ogóle wygram z tym fiskusem, bo ja prowadzę z nimi sprawę. Rozumiem. Kiedy Pani się urodziła, Pani Jadziu? 11 albo 12 grudzień 48. Jest Pani bardzo towarzyska, czy jest Pani bardzo zamknięta w sobie? Tak średnio. No nie średnio. Albo jest Pani bardzo towarzyska, czyli jest Pani urodzona 12 grudnia. No to nie jest Pani urodzona 12 grudnia, bo tutaj chcę ustalić autentyczność Pani daty urodzenia. Aha, jeżeli Pani by była urodzona 12 grudnia w 1948 tak roku, to by Pani była osobą bardzo towarzyską, by Pani miała mnóstwo przyjaciół, by Pani życie było pełne rozrywki, przyjemności, wygody. Natomiast jeżeli Pani jest urodzona 11 grudnia, jeżeli Pani utożsamia się z tą datą, czyli 11 grudnia, to Pani powinna szukać takiej głębi życiowej, powinna Pani interesować się tym, co duchowe, ezoteryczne, powinna Pani być wtedy bardzo taka inteligentna, też i wybredna, i też nie skupiająca to uwagi. 11, to ja no właśnie, 11. No to 11 grudnia, no właśnie. Mhm. No zobaczmy, droga Pani, czy Pani wygra sprawę sądową, tak, z tym tak, urzędem? To nie jest, no, sądowa. Czy ja po prostu, to o co mi chodzi, chodzi czy mi czy Pani osiągnie podatek swój cel? Rozumiem. Zobaczmy. Zobaczmy, czy Pani osiągnie swój cel. Na pewno karty pokazują tutaj nie tylko wydłużanie tej sprawy, bo o tym mówi karta 9 buław jako karta w minusie, ale również karty pokazują tutaj, że oni mogą no, odbijać piłeczki, dosłownie, czyli mogą się bronić, wie Pani. I tutaj po pierwsze, karty pokazują tutaj, że coś jakby było Pani zarzucane, co nie do końca jest prawdą, o czym mówi karta rycerza kielichów, ale karty pokazują tutaj, że Pani tak jakby miała do czynienia z taką trochę nieuczciwością ze strony tego urzędu. Bo no ale jest to, tak, czy nie jest wyjaśnili tak? Oni wyjaśnili negatywnie, ale ja się chcę odwołać do sądu. A no widzi Pani, czyli Pani uważa ich za nieuczciwych i tak, oni odbijają piłeczkę, czyli się zgadza idealnie, tak jak powiedziałem. Tak. Proszę tak, Pani. Ja teraz jestem ciekawa. Nie, Pani nie wygra. To ja od razu Pani mówię, że Pani nie wygra. Oni będą cały czas odbijać piłeczki. Tutaj karty pokazują, że oni cały czas będą liczyć na przypływ. Oni cały czas będą liczyć na kwotę, o czym mówi karta 9 monet. Ta sprawa będzie się na tyle ciągnęła, o czym mówi karta 6 kielichów, że nie jest Pani w stanie jej przyspieszyć. To jest raz. Ani załatwić tak, żeby było po Pani stronie, żeby było po Pani myśli, czy to, żeby Pani racje były uwzględnione, ponieważ oni Pani, no tutaj oni nie ulegną, oni nie powiedzą darowane. Absolutnie nie. Uważam, że będzie Pani musiała to uregulować.
No to tyle, co chciałam się dowiedzieć. Dziękuję bardzo, proszę. Panu bardzo. Bardzo proszę, pozdrawiam Panią bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, oczywiście czekam na kolejne połączenia. Czekam oczywiście na SMS-y. Znacie też i system mojej pracy z kartami tarota, że nie trzeba mi podpowiadać. Ja uważam, że to ja jestem tutaj tarocistą i to ja mam nie tylko znać Twój problem, ale mam znać tę sytuację, w której Ty się znalazłeś. Mam znać te wydarzenia, które mają miejsce w Twoim życiu, ale nie tylko mają miejsce w Twoim życiu, ale również i miały miejsce w Twoim życiu, czyli to wszystko, co spowodowało, że tutaj wybrałeś numer telefonu, albo wysłałeś SMS-a, albo po prostu odniesiesz się do tego, co ja powiem, bo zawsze, drodzy Państwo, jak ja kładę karty tarota i nawet jak tutaj obserwujesz mnie w programach, to ja zawsze się pytam, czy to jest prawda, czy to się zgadza, czy to jest fakt, że Pani jest po przejściach, czy to jest prawda, że Pani jest obecnie sama, czy to jest prawda, że Pani jest obecnie w związku, czy faktycznie Pan jest osobą pracującą, czy bezrobotny, czy prowadzi Pan firmę. A więc ja uważam, że mi tutaj nie trzeba nic sugerować i nie trzeba mi tutaj nic wskazywać, co Wy uważacie oczywiście za oczywiste, bo to ja jestem tarocistą i to ja mam widzieć Twoje sprawy istniejące i te sprawy, które już są określane jako przeszłość. Zapraszam bardzo serdecznie, 700 888 111, służę Wam tutaj swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Jeżeli chcesz tutaj ze mną się skontaktować w programie na żywo, no to zapraszam bardzo serdecznie, wszystkie telefony są widoczne na dole ekranu. Anonimowo, Pani Zodiakalna Panna, proszę o charakterystykę mojej osoby i położenie kart na to, co mnie czeka w zdrowiu, uczuciach i finansach. Droga Pani, przede wszystkim jest Pani Zodiakalną Panną, urodzoną 18 września. Bardzo dużo Pani myśli, bardzo dużo Pani analizuje. Wszystko Pani rozkłada na kawalątki pierwsze. Mało tego, ta dziewiątka z dnia, właśnie liczba 9 w numerologii oznacza rozmyślanie, główkowanie. Nawet jak się przypatrzymy liczbie 9, no to zobaczymy taką dużą głowę i taką cieniutką nóżkę. Wszystkie te osoby urodzone 9, 18, 27 dużo myślą. To są raczej tacy introwertycy. To są osoby, które mają schowany tak trochę świat do wewnątrz i na pewno Pani skupia uwagę na szczegółach, na drobiazgach. Te detale mogą Panią trochę wykańczać. Mało tego, widać Panią jako osobę bardzo pracowitą. Ta praca dla Pani jest bardzo istotna i tutaj jako Pani, jako Panna Zodiakalna i jeszcze 18 z dnia powinna Pani wykonywać niezależny zawód, niezależne stanowisko. To jest takie główne to, co widać w Pani portrecie numerologicznym czy to astrologicznym. Natomiast nie ma Pani szczęścia w miłości i to widać. Widać Panią po przejściach, droga Pani, gdy Pani była tutaj na antenie, to Pani na pewno to potwierdziła, że jest Pani po przejściach. Tak jak Pani ma większe szczęście, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, jeżeli chodzi o takie sprawy finansowe, to jednak to szczęście nie dopisuje Pani, jeśli chodzi o takie sprawy emocjonalne i uczuciowe. Ale zobaczmy. Droga Pani, ma Pani bardzo trudny charakter, o czym mówi tutaj karta pięciu mieczy. Jest Pani indywidualistką, jest Pani bardzo niezależna. Pani jako osoba urodzona 18 września, no jednak wykazuje się taką samodzielnością i taką niezależnością w życiu. I tutaj ta pierwsza karta, karta pięciu mieczy, informuje o tym mnie i Panią, że może Pani mieć kłopoty, jeżeli chodzi o życie towarzyskie, jeżeli chodzi o takie życie osobiste. Karta Księżyc, droga Pani, to jest karta, która mówi o tym, że Pani wybiera sobie bardzo trudne cele, jeżeli chodzi o mężczyzn. I tutaj karta Księżyca z Królem Kielichów jeszcze z Trójką Kielichów, to są karty mówiące o tym, że Pani wybiera sobie mężczyzn, wobec których ma Pani złudzenia, wobec których Pani się oszukuje. I tutaj niestety uważam, że te najbliższe 3 lata od dnia dzisiejszego, one będą bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o ułożenie sobie życia osobistego. Uważam, że Pani te 3 lata najbliższe poświęci dla mężczyzny i tutaj on jest pokazany jako mężczyzna, który ma bardzo silne cechy ryb,
Czyli jaki on jest? Bardzo wrażliwy, jest bardzo zamknięty w sobie, jest bardzo taki uczuciowy, jest taki bardzo emocjonalny, ale nie pokazujący tych emocji na zewnątrz, czyli jest typem introwertyka. Karty pokazują również jego jako mężczyznę, który ma talenty artystyczne. Ja bym się w ogóle nie zdziwił, droga pani, gdyby on umiał śpiewać, gdyby interesował się muzyką, czy to po prostu gdyby grał na jakimś instrumencie. W każdym razie karty pokazują tutaj jakieś takie talenty muzyczne u niego. I przez te najbliższe 3 lata pani poświęci swoją uwagę na nim. Natomiast czy to będzie prowadzić do czegoś poważniejszego, czy to będzie prowadzić do czegoś, co ma wymiar stały, czy to długotrwały, długofalowy, czy to poważny? Nie, proszę pani. I tak też będzie, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy zdrowia, karty pokazują tutaj u pani problemy takie kobiece. Karta księżyca z kartą trójki kielichów to są karty mówiące o sprawach kobiecych, sprawach ginekologicznych i na to proszę koniecznie zwrócić uwagę. Ja w ogóle uważam, że w okolicach lipca tego roku będzie pani miała jakiś taki kłopot na polu kobiecym. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, świetna sytuacja, proszę pani, świetna sytuacja dzięki pani pracowitości. Słyszę, że mam kolejne połączenie, przepięknie dzwonicie. Drodzy państwo, przypominam, ja mam tylko jeszcze jednego SMS-a tego priorytetowego, więc czekam na kolejne. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, słucham pana, wróżbita Maciej. Na imię Krzysztof, tak. 22 marzec, 62 rok. Chciałem ogólnie o sobie coś się dowiedzieć. Bardzo trudny człowiek pan jest. Na pewno musiał pan wykazywać się w swoim życiu samodzielnością, niezależnością. Mógł pan się wiele razy przejechać na ludziach i to już widać, bo jeżeli pan jest 7 numerologiczną, jeszcze 22 z dnia, to życie uczyło pana tego, żeby być silnym, żeby być wytrwałym, żeby nawet być trochę surowym wobec innych. Widać u pana kłopoty z życiem osobistym. Jak wygląda pana życie uczuciowe obecnie? No nie ma co narzekać. Nie? Jak wygląda? Tak. No proszę się przyznać. No jest pan w 9 roku własnym, to może pan się czuć bardzo samotnie. Jak wygląda pana życie uczuciowe? Nie, no w porządku jest na razie. Tak, nie ma co narzekać, dlatego że dobrze. Jesteśmy razem, tak? Dobrze, no to ja już skończyłem swoje. Jeżeli pan tak twierdzi, jeżeli pan ma takie racje, jak osoba urodzona 22 dnia, czyli zawsze mająca rację, to ja już się nie odzywam, to ja już nie będę panu doradzał, jeżeli chodzi o życie uczuciowe. Słucham pana, panie Krzyśku. Rozumiem, tylko mi chodzi o to, żeby tak coś o przyszłości delikatnie. Proszę pana, powiedziałem panu, że widać u pana kłopoty z życiem uczuciowym. Proszę podać mi imię tej kobiety, jakby pan mógł. Joanna. Kiedy się urodziła Joasia? 25 kwietnia 64. Proszę pana, przecież ona jest bardzo zamknięta w sobie. Przecież ona jest bardzo zimną kobietą w stosunku do pana. Przecież ona ma problem z komunikacją, jeżeli chodzi o pana. Dlaczego pan nie jest szczery w stosunku do mnie, mówiąc, że u pana życie uczuciowe wygląda świetnie? Jeżeli ja widzę, proszę pana, przepaść między wami. No to tu dobrze pan mówi, tak. No i widzi pan. No teraz ktoś mógłby pomyśleć, no ale jaki to wróżbita Maciej, jeżeli tutaj ktoś się mu zaprzecza. A jednak to pan chciał mnie oszukać, to pan chciał mnie okłamać, mówiąc, że pana życie uczuciowe jest świetne. No właśnie, a jednak pan się przyznał, widzi pan do tego, że ściana dzieli was. Tutaj Joasia jest bardzo zimną kobietą i nie układa się w waszym związku, więc dlaczego pan był nieszczery na początku rozmowy w stosunku do mnie? No chyba, że pan myślał, że ja jestem jakimś tam pierwszym, lepszym wróżbitą, który będzie panu mówił, że będzie wspaniale i cudownie, mimo tego, że nie jest wspaniale i cudownie. Widać u pana kłopoty z życiem osobistym, to już widać u pana. I bardzo dziękuję za to, że pan przynajmniej pod koniec rozmowy się przyznał. Widać Joasię bardzo zimną, bardzo surową w stosunku do pana. Ona w ogóle, no jest późna godzina, więc ja mogę tutaj sobie pozwolić na
na takie stwierdzenie, jest nawet bardzo oziębła. Ona jest bardzo oziębła i seksualnie, i tak emocjonalnie. Dlatego też pan, jako introwertyk i ona introwertyczka, wy absolutnie żyjecie w osobnych światach, wy absolutnie mijacie się w życiu codziennym i ja uważam, że to będzie taki duży kłopot, jeżeli chodzi o odczucie szczęścia przez pana w pana życiu. Czyli widać u pana przede wszystkim takie problemy dotyczące związku. Zobaczmy, ma pan bardzo nerwowy okres obecnie. Bardzo nerwowy okres, karta pięciu buław, to jest karta mówiąca o bardzo nerwowym okresie i tutaj ja uważam, że to dotyczy sfery uczuciowej, sfery emocjonalnej. Tak jak pan na początku tutaj chciał zataić, ale w końcu pan się przyznał, no to tutaj karty pokazują właśnie, że pana nerwy, stres wynika właśnie z tego, że pan się nie dogaduje z partnerką, o czym mówi karta pięciu buław z dziewiątką kielichów. Proszę uważać, i to mówię panu całkowicie poważnie, na nałogi, w szczególności na alkohol. Karta wisielca, proszę pana, jest to karta, która informuje o pana uzależnieniach i o pana nałogu, którym może pan praktykować. Natomiast teraz tak, czy pan się rozstanie, załóżmy, z panią Joasią? Czy pan zakończy ten związek? To jest, proszę pana, niemożliwe. To jest absolutnie niemożliwe i nierealne. I tutaj, gdybym ja nawet panu powiedział, że pan się rozstanie, to pan by mnie wyśmiał. Karta wisielca z ósemką monet, to są, i jeszcze z czwórką buław, to są karty mówiące o tym, że pan trwa w tym, mimo tego, że pan wie, że to nie jest dobry związek, to pan w tym trwa. I tak samo z Joasią jest. Gdyby Joasia do mnie teraz zadzwoniła, to by powiedziała, panie Maćku, no a gdzie ja miałabym pójść? Panie Maćku, no ale za co ja bym żyła? No ale panie Maćku, no ale co ja miałabym robić bez niego? No właśnie, uważam, że mimo wszystko ten związek będzie istniał. Karty również pokazują tutaj u pana pracę. Karta asa buław z ósemką monet to są karty mówiące o tym, że rozpocznie pan nowe działania zawodowe. Ja uważam, że te nowe działania zawodowe, one będą w okolicach zodiakalnej panny, o czym mówi karta ósemka monet, czyli w okolicach września tego roku rozpocznie pan najprawdopodobniej nowe czynności, które przyniosą panu dochód, które przyniosą panu pieniądze. Uważam też, że sprawy mieszkaniowe będą panu się bardzo wydłużać. Karta czwórki buław oznacza właśnie te sprawy mieszkaniowe. Czy to może dotyczyć remontu, czy to może dotyczyć sprzedaży mieszkania, czy to może dotyczyć jakichś spraw spadkowych. W każdym razie wszystko, co dotyczy domu, nieruchomości, czterech ścian. No jednak wisielec, czwórką buław, to są karty mówiące o tym, że to będzie się bardzo przedłużało w czasie. To będzie bardzo przedłużało się w czasie, a nawet może być zawieszone. Natomiast jeżeli chodzi o pana życie osobiste, będzie pan nadal z Jasią, mimo tego, że jest bardzo, ale to bardzo źle i niepotrzebnie na początku był pan nieszczery. Kolejny SMS. Drodzy Państwo, czekam oczywiście na SMS-y, czekam oczywiście na telefony. No słuchajcie, no mnie się tutaj nie oszuka. Zresztą ja też tutaj nie jestem po to, żebym ja tutaj kogoś oszukiwał. Wiecie o tym, jaki jestem i że zawsze mówię tutaj prawdę i zawsze mówię szczerze i zawsze mówię uczciwie z moich kart i też tego wymagam od Was. Nawet jeżeli podasz mi swoją datę urodzenia, to ja już od razu wiem, nie tylko jaki ty jesteś, jaki masz charakter, jaką masz osobowość, ale również to, co się dzieje w twoim życiu. Czy to jeżeli chodzi o sferę uczuciową, czy teraz, nie wiem, z kimś randkujesz, czy jesteś sama, czy jesteś w związku małżeńskim i jak wygląda ten związek małżeński. Jeżeli właśnie masz jakieś zapytania, jeżeli może tej nocy nie śpisz, może coś gryzie ciebie, może coś tobie nie daje spokoju i chcesz tutaj do mnie zadzwonić, zapraszam serdecznie. 700-788-400. Mam tylko jeszcze jednego SMS-a, ostatniego, do którego już przechodzę, więc jeżeli chcesz wysłać do mnie SMS-a, zapraszam bardzo serdecznie. Można wysłać do mnie tego SMS-a zwykłego, czyli tego najtańszego, moc, pytanie pod 7464, bądź SMS-a tego priorytetowego, czyli tego najważniejszego w naszym programie, który
gwarantuje tobie pierwszeństwo przed innymi widzami. Jeżeli chcesz właśnie wysłać takiego SMS-a, no to zapraszamy. Moc pytanie pod 92544. Ja za chwilkę oczywiście będę omawiał właśnie, co znaczy to, że Merkury od dzisiaj jest w retrogradacji przez najbliższe 3 tygodnie i także będę omawiał za chwilę, czego możemy się jutro spodziewać, jeżeli chodzi o numerologię, czyli mam na myśli tę datę 6 marca 2019 roku i oczywiście za chwilę będę też Wam tłumaczył, co znaczy ten nów księżyca, który jutro będzie na niebie w znaku ryb, ale to za chwilkę. Dobry wieczór, Panie Macieju. Kolejny SMS. Co wydarzy się w tym roku w życiu mojej córki urodzonej 5 marca? Zodiakalna ryba. Czy ułoży sobie życie? A jeśli tak, to z kim? Pyta Gosia. No dobrze, Pani Gosiu. Zobaczmy, drodzy Państwo, to jest ostatni SMS. Ja już nie mam żadnych kolejnych SMS-ów. Zapraszam bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest 1:20. Bardzo możliwe, że nie śpisz właśnie teraz, bo może się zastanawiasz odnośnie tego, co się wydarzy na dniach. Bardzo możliwe, że jutro idziesz na rozmowę w sprawie pracy. Bardzo możliwe, że czeka Ciebie randka. Może na dniach czeka Ciebie spotkanie biznesowe i chcesz tutaj się nie poradzić. Bardzo możliwe, że oczekujesz ode mnie konkretnych informacji, które będą wynikać z moich kart tarota, czy to ze spostrzeżeń numerologicznych, czy to astrologicznych. Zapraszam bardzo serdecznie. 700 888 111, jeżeli czekałeś tutaj na mój program, a wiem o tym, że zawsze jest bardzo dużo telefonów, czy to SMS-ów w trakcie moich programów, przynajmniej takie informacje otrzymuję od redakcji programu Moc Magii, to zapraszam Cię bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zobaczmy, droga Pani, co czeka Pani córkę w tym roku. No widać u niej kłopot z tym życiem uczuciowym, a to dlatego, że ona jest urodzona 5 marca. Drodzy Państwo, wszystkie osoby urodzone 5 marca mają kłopot z przyciągnięciem kogoś na stałe. Dlaczego? A to dlatego, że liczba 5 w numerologii oznacza zaburzenie stałości, zaburzenie równowagi. I najczęściej te piątki z dnia są po przejściach. Drodzy Państwo, tak jak ja to napisałem w mojej książce o numerologii, liczba 5 jest liczbą rozstaniową, jest liczbą rozwodową. Dlatego też właśnie Pani córka, jako osoba urodzona 5 marca, ma kłopot z tym, żeby związać się z kimś na stałe. Mało tego, ona jako zodiakalna ryba, właśnie jeszcze piątka z dnia, ona tworzy jakieś takie wizje wobec jakiegoś mężczyzny, czy to jakiś mężczyzn, które są bezpodstawne. To jest na zasadzie, och, jak ja go kocham, tak? Albo och, jak ja chcę być z nim. Och, jak ja tam sobie układam życie już w swoich myślach z nim, ale jednak to się rozsypuje, ale jednak to się rozpływa, ale jednak te jej myśli, czy to wyobrażenia, nie mają podstaw, czy to nie są po prostu realne. Dlatego też właśnie Pani córka może zakochiwać się w niewłaściwych. Pani córka może sobie wybierać właśnie niewłaściwych mężczyzn, czy to trudnych chłopaków, czy to takich chłopaków, którzy nie chcą się wiązać na poważnie, na stałe, czy to po prostu niepoważnie traktują życie uczuciowe. Zobaczmy, droga Pani, jak się potoczy jej życie w tym roku i jak się potoczy jej życie uczuciowe, życie osobiste. Teraz, droga Pani, ona jest pokazana w karcie Asa Mieczy. Jeszcze w minusie mamy 6 monet. To są karty mówiące o tym, że ten rok ona będzie traktowała jako inwestycję w swoją przyszłość. Co to znaczy? Uczę się, doszkalam się, zdobywam kwalifikacje zawodowe i tutaj karta Asa Mieczy z kartą 9 buław to są karty mówiące o takim czekaniu. Dosłownie. As Mieczy jest to karta intelektu, jest to karta wiedzy, jest to karta edukacji. Ja uważam, że Pani córka teraz bardzo inwestuje właśnie w intelekt. Ona chce rozwijać się intelektualnie, umysłowo. Czy to może chodzić o kończenie studiów, czy to może chodzić o pójście do nowej szkoły, czy to może chodzić o zdobywanie jakichś tam kwalifikacji zawodowych. W każdym razie karty pokazują tutaj, że ten rok Pani córka potraktuje jako taką inwestycję w swoje życie. Natomiast jeżeli chodzi o życie uczuciowe, pustkę widzę.
pustkę. Za dwa lata od dnia dzisiejszego, to wtedy ona wejdzie w taką relację poważniejszą, natomiast musi pani być świadoma tego, że i tak może mieć kłopot z tym, żeby zatrzymać partnera przy sobie. Słyszę, że mam połączenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pani. Dobry wieczór. Proszę pana, chciałam się dowiedzieć, jak będzie moje zdrowie, czy wyzdrowieje. Poproszę pani imię. Grażyna. Urodzona 9 marzec 1955. Jeju, ile pani myśli. A ile sobie pani wymyśla, pani Grażyno? Strasznie. Jest pani dziewiątką z dnia, jest pani zodiakalną rybą i jeszcze piątką numerologiczną. Przede wszystkim powinna pani zwrócić uwagę na sprawy dotyczące serca, ciśnienia, znerwicowania. Jeżeli pani jest piątką numerologiczną i dziewiątką z dnia, to jest jednak konotacja numerologiczna, wskazująca właśnie na takie znerwicowanie, na stres. Pani myśli są pani wrogiem. Widać panią zbyt wiele myślącą, zbyt wiele analizującą, dlatego też może pani być czy to trochę hipochondryczką, czy to może pani sobie dodawać jakieś dolegliwości, nawet nieistniejące, co jest charakterystyczne dla zodiakalnych ryb, które tworzą jakieś tam swoje wizje, a jeszcze dziewiątki z dnia bardzo dużo myślą. Dlatego też powinna pani, jak to młodzież mówi, wyluzować. Ale zobaczmy. No widać przede wszystkim emocje, stres. Połączenie się skończyło, ale ja oczywiście skończę pani mówić. Zobaczmy. Znaczy, wie pani co, karty w ogóle pokazują tutaj sprawy żołądkowe. Może pani mieć kłopoty z żołądkiem i tutaj karty pokazują jakieś zatrucia pokarmowe. Ma pani bardzo wrażliwy żołądek, to jest prawda. Ma pani bardzo wrażliwy żołądek i pani też uprawia takie trochę dziwactwa, jeżeli chodzi o dietę. To jest na zasadzie, tego nie mogą jeść, tak? Tego nie będę jadła, nie wiem, jem produkt, nie wiem, bez glutenu, tak? Albo może pani sobie wybierać jakieś tam składniki najzdrowsze, według pani oczywiście mniemania. Karty pokazują właśnie tutaj po pierwsze taką dziwną jakąś dietę, którą pani może stosować, to jest raz. Dwa, karty pokazują bardzo wrażliwy, delikatny żołądek. I jeszcze co mogę tutaj pani powiedzieć? Karta Królowej Mieczy jest to karta nerek, to jest karta układu moczowego i tutaj oczywiście układ moczowy, układ żołądkowy, to są takie najsłabsze pani miejsca w ciele. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnie rzecz biorąc o pani funkcjonowanie w życiu, jest pani przedstawiona jako walet buław. Walet buław jest kartą energii, to jest karta, która mówi o żywotności, o takiej impulsywności. Dlatego też ja nie uważam, żeby pani była poważnie chora. Natomiast jeżeli pani by była jeszcze na antenie, to pani teraz powiedziała, panie Macieju, ja bardzo jestem chora, ponieważ pani jako zodiakalna ryba i jeszcze dziewiątka z dnia, pani wymyśla. Pani wymyśla to, co nie istnieje. Pani sobie wiele rzeczy dodaje, a pani tego nie powinna robić. Drodzy państwo, nie mam żadnych SMS-ów kolejnych. Czekam na SMS-y w trakcie przerwy, na którą powoli zapraszam. Czekam na SMS-y te pomocowe, te SMS-y najważniejsze w naszym programie. Moc pytanie pod 92 544. Drodzy państwo, za chwilę się widzimy na kanale TVN7, a ja w trakcie przerwy reklamowej oczywiście czekam na SMS-y, a po przerwie czekam też i na telefony. Przerwa, tak? Przerwa. Jeszcze chwileczkę. No, jeszcze chwileczkę, miało być pół minuty, no ale nie jest pół minuty. No dobrze, drodzy państwo, czekam w trakcie przerwy na SMS. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, czy to masz jakiekolwiek wątpliwości, czy to może jakaś sprawa cię niepokoi, zastanawia, może jest jakieś wydarzenie, które ciebie wytrąciło z równowagi, a bardzo możliwe, że
No właśnie, doświadczasz już tego Merkurego w retrogradacji, ja za chwilę będę o nim mówił po przerwie, to zapraszam Ciebie tutaj do zadania swojego pytania. Jeżeli może jesteś przed jakąś sytuacją, która Cię może ciekawi, a może jesteś po jakimś wydarzeniu, które spędza sens powiek, no to zapraszam serdecznie do wysłania SMS-ów, bo nie mam żadnych.
Witam Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie po krótkiej przerwie reklamowej. Wróżbita Maciej Skrzątek, przepięknie dzwonicie, przepięknie piszecie. Wydawca w niebo wzięty, za co bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ to w niebo wzięcie też i mi się udziela. Jeżeli wiem, że jesteście po tej drugiej stronie, jeżeli wiem, że czekaliście tutaj na mój program, jeżeli wiem, że chętnie korzystacie z moich usług, no to od razu ja się i raduję. No dobrze, drodzy Państwo, czekam na SMS-y, czekam na telefony. Drodzy Państwo, przyszły w trakcie przerwy dwa SMS-y. Dwa SMS-y, jeden SMS zwykły, czyli to też jest dowód na to, że opłaca się wysyłać te SMS-y zwykłe, te najtańsze. Moc, pytanie pod 7464, ale też przyszedł SMS ten pomocowy, czyli ten najważniejszy w naszym programie, ten priorytetowy. Jeżeli Ty też chcesz wysłać takiego SMS-a, tak jak to zrobiła pani zodiakalna panna, no to zapraszam bardzo serdecznie. Moc, pytanie pod 92 544. Wtedy będziesz potraktowany jako VIP, wtedy dostaniesz się od razu do programu i wtedy natychmiast ja przejdę właśnie do twojego SMS-a. No dobrze, drodzy Państwo, oczywiście czekam na telefony. Linia jest całkowicie wolna. Korzystajcie, korzystajcie. Jest ogromna łatwość dostania się do programu, która wynika z tego, że mamy noc z wtorku na środę, noc między dniami powszednimi. Za kilka godzin ludzie idą do pracy, a więc jeżeli ty jesteś tym widzem, który może nie idzie do pracy, a może idziesz do pracy, ale coś ciebie gryzie i niepokoi, zapraszam serdecznie do kontaktu. Słyszę, że mam połączenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Panie Maciu. Jakże się cieszę, że się dodzwoniłam. Bardzo dziękuję. Moje imię Dominika. Witam. Urodziłam się 18 lipca 65 roku. Oj, jaka wrażliwa. Oj, jaka uczuciowa, ale widać też u Pani przejścia emocjonalne, przejścia odnośnie tak życia osobistego. I tutaj widać już u Pani właśnie kłopoty, jeżeli chodzi o takie sprawy sercowe. Słucham Panią, Pani Dominiko. Panie Macieju, ja jestem bardziej zagubiona w swoim życiu zawodowym. Proszę mi powiedzieć, jak ja mogę się ukierunkować, poprawić, ustawić. Ja potrzebuję wsparcia. Znaczy, wie Pani co, no teraz nie jest Pani w za dobrym czasie, a to dlatego, że połączenie się skończyło, ale ja też tutaj skończę Pani mówić, a to dlatego, że no jest Pani do 18 lipca w 9 roku własnym. Tak jak tutaj Pan Krzysztof dzwonił wcześniej, który też jest w 9 roku własnym, to 9 rok własny daje nam poczucie niezadowolenia, daje nam poczucie nieszczęścia, daje nam powody do główkowania, do analizowania. No kiedy my analizujemy, kiedy my główkujemy? No na pewno nie wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi. I tutaj Pani Dominiko, widać u Pani, znaczy widać u Pani też kłopoty z życiem uczuciowym, chociaż z pracą mogą być większe, tak? Ale ja uważam, że te najbliższe miesiące, one nie będą dobre, jeżeli chodzi o sprawy takie właśnie zawodowe, jeżeli chodzi o takie sprawy finansowe. Spójrzmy, droga Pani, na pewno patrząc nie tylko w Pani portret astrologiczny, ale także i numerologiczny, śmiem twierdzić, że może Pani być zmuszona gdzieś wyjechać. A dlaczego? A to dlatego, że jest Pani zodiakalnym rakiem. Drodzy Państwo, wszystkie zodiakalne raki, mimo tego, że Wy jesteście rodzinni, mimo tego, że rodzina dla Was jest bardzo istotna, mimo tego, że macie szacunek wobec bliskich, a w szczególności wobec matki swojej, to jednak waszą planetą opiekuńczą jest Księżyc. A Księżyc w astrologii właśnie symbolizuje podróże, przemieszczanie się, ruch. Mało tego, ma Pani same liczby zagraniczne w swoim portrecie numerologicznym, które właśnie mogą Panią wypychać z tego kraju. Ma Pani 9 z dnia, ma Pani 7 z miesiąca, ma Pani 7 z roku, jeszcze jest Pani 5 numerologiczną. Czyli już tutaj jest informacja dla mnie i dla Pani, że w tym miejscu zamieszkania, w którym Pani się znajduje, będzie Pani miała poważny kłopot z tym, żeby znaleźć pracę, czy to żeby znaleźć po prostu dobre zatrudnienie. Ale spójrzmy, droga Pani, Pani Dominiko, jak się potoczą Pani losy zawodowe. Oczywiście czekam na kolejne telefony, czekam na
Na połączenia, no pewnie, że tak. Czy to te połączenia zwykłe, czyli 700, 788, 400, czy to może te połączenia priorytetowe, czyli te, które gwarantują tobie dostanie się do studia, jeżeli chcesz mieć taką pewność, że wybierzesz ten numer telefonu i za chwilę ze mną porozmawiasz. Zapraszamy. 700 888 111, a ja uwielbiam z wami rozmawiać. Jeżeli chcesz tutaj właśnie ze mną wymienić kilka słów, jeżeli może coś ciebie niepokoi dzisiejszej nocy, bardzo możliwe, że masz jakieś zapytania, na które chcesz otrzymać odpowiedź, a może nie tyle, co masz zapytania, bo wiecie o tym, że mi nie trzeba zadawać pytania, bo ja uważam, że to ja mam znać twoje pytanie, to ja mam znać twoją wątpliwość, czy to niepewność. Ale jeżeli po prostu coś ciebie gryzie, zapraszam serdecznie do kontaktu. Czekam też na SMS-y. Słuchajcie, mam tylko jeszcze dwa SMS-y, więc zapraszam tutaj też do kontaktu SMS-owego. Droga pani, będzie praca. Będzie praca, znaczy tak, karta trójki monet jest to karta pracy, czyli tutaj gdybym ja powiedział, że pani będzie bez pracy, to bym skłamał. Uważam, że praca będzie. Karty pokazują tutaj przede wszystkim to, że pani nie ma szczęścia do pracodawców. Otóż otoczenie jest przedstawione w trójce mieczy. To jest karta wrogości, to jest karta niemiłych sytuacji. Czy to mogła pani już doświadczyć to wcześniej? Typu, że szef nie zapłacił pani za pani pracę, albo że ktoś panią źle potraktował w miejscu pracy, albo że odebrano pani jakieś pieniądze, albo że może, nie wiem, pani była poniżana, czy to mobbingowana. W każdym razie uważam, że na pewno, ale to na pewno, miały miejsce właśnie takie sytuacje. Droga pani, uważam, że w okolicach zodiakalnej panny, a dokładniej nawet kiedy, między panną a koziorożcem, czyli końcówka tego roku, czyli między wrześniem a grudniem, bo wtedy mamy te znaki zodiaku, wtedy pani rozpocznie nową pracę. Uważam, że ta praca będzie dalej. Karta dziewięciu monet jest to karta odległości czasowych. Nie czasowych, tylko odległości takich fizycznych. Czyli uważam, że to będzie gdzieś dalej. Zresztą to też nie jest dziwne, a to dlatego, że pani od września wejdzie w dziewiąty rok osobisty, który sprzyja według numerologii wyjazdom dalszym. Uważam, że praca będzie, ale praca nie będzie w miejscu zamieszkania. Kolejny SMS. Beata, zodiakalny byk. Co wydarzy się w ciągu 3 miesięcy? Uczucia i praca. No to zobaczmy, droga pani. Drodzy państwo, przypominam, ja mam tylko jeszcze jednego SMS-a tego priorytetowego, przepraszam. Jeżeli ty też chcesz tutaj się ze mną skontaktować, jeżeli... No właśnie, ten Merkury w retrogradacji tobie nie daje spokoju. Co to wszystko oznacza, to ja zaraz za chwilkę będę tłumaczył. Spokojnie, bo na pewno czekacie tutaj na informacje ode mnie. Jutro też mamy nów księżyca w znaku ryb. Też za chwilę będę tłumaczył, co to też oznacza, co się dzieje na niebie, a jednak rzutuje też i na nas. No i też będę tłumaczył, co znaczy jutrzejsza data, czyli 6 marca 2019 roku, jeżeli chodzi o numerologię, ale to za chwilkę. Droga pani Beatko, proszę poczekać, bo mam połączenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór panu. Mam na imię Michał, 29.09.84. Chciałbym pana spytać, co będziemy w najbliższym roku, czemu w najbliższych miesięcy, jeśli chodzi o zdrowie, pieniądze i inne sfery życia, co mówią karty, gwiazdy, symbole. Panie Michale, zacznijmy od tego, że jest pan bardzo uduchowiony. Naprawdę, to, że pan jako młody człowiek dzwoni do mnie, to wcale dla mnie to nie jest dziwne, to dlatego, że pan jest urodzony 29 dnia. Jeszcze ma pan dziewiątkę z miesiąca. Jest pan bardzo nie tylko uduchowiony, ale ma pan potężną intuicję. Może pan wiele rzeczy przeczuwać, może pan wiele rzeczy czuć, może pan mieć różnego rodzaju sny prorocze, czy to po prostu interesować się wszystkim tym, co tajemnicze,
niewytłumaczalne, w tym tarot, numerologia, astrologia, a to dlatego, że pan ma właśnie liczbę mistrzowską z dnia i jeszcze jest pan urodzony w 9 miesiącu. Natomiast jeżeli chodzi o ten najbliższy czas, panie Michale, to życie zawodowe dla pana będzie najistotniejsze, a to dlatego, że jest pan w 8 roku osobistym, ponieważ jest pan 5. Dobrze obliczyłem, że pan jest 5 numerologiczną? Mi się zawsze wydawało, że 6. Tak, widzi pan? Dobrze, ale to jest też dowód na to, że pan się interesuje numerologią, czyli tak. To jest też dowód na to, że miałem rację, jeżeli chodzi o określenie pana osoby, ponieważ pan wie, jaką jest wibracją numerologiczną. Tak. 2, 9, 11, 20, 21, 30, 38, 42. Dokładnie. Widzi pan, nawet pan wie, że pan jest 6, 42. No właśnie. I to jest dowód na to, że pan się tym interesuje. I teraz tak, jest pan w 9 roku osobistym, natomiast w 4 roku własnym. 4 rok własny określa to u pana, że pan ma teraz potrzeby zawodowe, potrzeby ambicjonalne. Może pan teraz chcieć dużo pracować, chcieć realizować się właśnie na polu finansów i pracy. Natomiast jest pan teraz w sprzeczności tak zwanej numerologicznej. Co to znaczy? 4 rok własny powoduje u nas to, że my chcemy stałości od życia, że my chcemy mocno stąpać po ziemi, że my chcemy zarabiać, że my chcemy pracy, że my oczekujemy bezpieczeństwa. Ale w tym 9 roku osobistym może pan mieć kłopot z tym, żeby to otrzymać. Rozumie pan? Czyli może pan mieć kłopot ze stałym zatrudnieniem, może pan mieć kłopot ze stałym dochodem w najbliższych miesiącach, może pan mieć kłopot po prostu z poczuciem takiego bezpieczeństwa czy to stałości. Zobaczmy, drogi panie. Natomiast wie pan co, jeżeli chodzi o życie uczuciowe, życie osobiste, to nie jest pan teraz w sprzyjającym czasie. Bo jeżeli pan jest... Słucham? No nie jestem, nie jestem. No właśnie. Widzi pan, pan potwierdza. Bo jeżeli pan jest 6 numerologiczną w 9 roku osobistym, to może pan nawet odczuwać samotność, czy to być po prostu samotny. Spójrzmy. No, widać u pana nerwy, widać u pana stres. Znaczy tak, od razu karty pokazują przede wszystkim to, że może pan gdzieś wyjeżdżać obecnie. Karta Rydwanu jest to karta mówiąca o tym, że po pierwsze, chce pan teraz zwojować świat, chce pan dosłownie zwojować świat, natomiast karty również pokazują pana jako człowieka, który nie jest taki bardzo delikatny, który nie jest taki bardzo sensytywny, czy to taki poddający się łatwo. Nie, 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 nie. Jest pan pokazany w rycerzu mieczy z rydwanem. To są karty mówiące o tym, że o, ja zwojuję świat, tak? Ja wszystko pokonam. Ja pokonam przeciwności. Ja będę na szczycie. Dosłownie. Natomiast czy to się panu uda? Na pewno, drogi panie, ten rok będzie sprzyjał, jeżeli chodzi o różnego rodzaju szczęścia, tak? Czy to takie szczęśliwe wydarzenia, które dotyczą nieruchomości i domu. Karta 10 monet z kartą 10 kielichów to są karty mówiące o nabyciu nieruchomości. I to jest bardzo ciekawe. Czy to może pan otrzymać mieszkanie? W sensie przekazania. Czy to może pan kupić to mieszkanie? W każdym razie karty pokazują tutaj, że w tym roku ma pan być właścicielem mieszkania. Dosłownie to karty tutaj zaznaczają. Natomiast jeżeli chodzi o pana życie osobiste, życie uczuciowe, uważam, że ma pan kłopot z tym, żeby utrzymać stały związek. Karta 10 kielichów z 5 monet to są karty mówiące o dwóch rzeczach. Po pierwsze, karty pokazują to, że pan jest bardzo taki emocjonalny i bardzo tak angażuje się pan w relacje osobiste, o czym mówi 10 kielichów, też i to, że pan jest zodiakalną wagą. Każda zodiakalna waga musi być z kimś. Zodiakalna waga nie może być sama. Dlaczego? A to dlatego, że to jest znak parzysty i każda waga zodiakalna dąży do partnerstwa, ponieważ waga w astrologii właśnie symbolizuje partnerstwo. Natomiast 10 kielichów z 5 monet to są karty mówiące o tym, że
że pan ma kłopot z tym, żeby utrzymać stały związek i nie będzie pan w stałym związku w tym roku. Uważam, że będzie się tak zapowiadać. Będzie pan w takiej relacji, gdzie może pan mieć nadzieję, gdzie może pan mieć takie marzenia dotyczące tego, żebyśmy na zasadzie ułożyli sobie życie ze sobą. Ale czy wy sobie ułożycie ze sobą życie? No niekoniecznie. O czym mówi tutaj dziesiątka kielichów z piątką monet? Karty pokazują tutaj, że ta relacja nagle pęknie. Ta relacja nagle się zakończy. O czym właśnie mówi karta pięciu monet jako karta nieszczęścia. Natomiast jeszcze coś tutaj widać, drogi panie. Pan jako zodiakalna waga, bardzo pan ceni matkę. I ja wiem o tym, że matka jest dla pana bardzo istotna, bardzo ważna. Pan jako osoba urodzona 29 dnia również, to widoczne jest u pana w numerologii, pan ceni matkę. I ta matka tutaj może trochę przeszkadzać panu w tym, żeby ułożył sobie pan życie osobiste. O czym mówi również też ta dziesiątka kielichów z piątką monet. Piątka monet jest kartą również i wrogości. Dziesiątka kielichów jest kartą nacisku domu, nacisku ze strony rodziny. Co to znaczy? Michałku, nie ta. Michałku, no nie spotykaj się z nią. Michałku, ty taki mądry chłopak, zakończ z nią znajomość. Pan poprzez wpływy rodzinne, i to mówię panu całkowicie poważnie, może pan mieć kłopot z tym, żeby ułożyć sobie życie osobiste. I to jest widoczny problem u pana. Dlatego, że pan mimo siły charakteru, to pan jest bardzo miękki i taki mało asertywny wobec matki. Czyli ma pan taki do niej ogromny szacunek i ogromny respekt, że jakby ktoś nakrzyczał na pana, to by pan od razu się odezwał. Natomiast jeżeli matka by nakrzyczała, to pan przemilczy i powie: dobrze, mamo. I tutaj, jeżeli chodzi o życie uczuciowe, ono będzie stać w miejscu, nic takiego rewolucyjnego się w tym roku nie zdarzy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, to karty pokazują tutaj właśnie wyjazdy. Karty pokazują tutaj u pana podróże. Rydwan, dziesiątko monet, to są karty mówiące o tym, że może pan dobre pieniądze, a nawet bardzo dobre pieniądze, zarobić poza miejscem zamieszkania. I proszę mnie posłuchać, ponieważ jest pan w dziewiątym roku osobistym, a dziewiąty rok osobisty daje nam możliwości zarobienia pieniędzy poza miejscem zamieszkania. Beatka, bardzo dziękuję za połączenie, bardzo dziękuję. Czekam oczywiście na kolejne. No i jest kolejne. Słuchajcie, no przepięknie się rozdzwoniliście. Przypominam, mam jeszcze tylko jednego SMS-a, więc też czekam na SMS-y. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry Pani wieczór. Macieju. Bardzo proszę. Halo? Ja jestem, słucham panią. Halo? Proszę pana, chciałam zapytać o mojego wnuka Patryka, urodzony 6/6/94 rocznik. Leniwy. I o jego dziewczynę Anka, 15/5 i ten sam rocznik. Nie jest zła dziewczyna. Jak ma na imię? Anna. Ania. Tak. Nie jest zła dziewczyna. Wie pani co, ja pani coś powiem. Oni w ogóle mają takie kompatybilne daty urodzenia ze sobą. Dlaczego? A to dlatego, że on ma szóstkę z dnia i szóstkę z miesiąca. Jest zodiakalnym bliźniakiem. Liczba 6 w numerologii oznacza stałość. Czyli wszystkie osoby urodzone 6 dnia angażują się. Traktują życie uczuciowe poważnie. I on, mimo młodego wieku, może myśleć bardzo poważnie o życiu osobistym. Natomiast Ania jest zodiakalnym bykiem, jest to znak stałości i jeszcze ma 15 z dnia. Również jest to liczba stałości. Czyli tutaj, gdybym ja miał ją ocenić, czy ona jest w porządku, czy nie w porządku, ona jest bardzo w porządku. Mało tego, oni mogą mieć bardzo poważne plany, jeżeli chodzi o swoje życie wspólne, o swój związek. No faktycznie mogą się bardzo kochać. Prawda czy nieprawda? Tak, tak. No, widzi pani? No właśnie. Słucham?
mają ślub w lipcu. No widzi pani, no widzi pani i pani mówi tutaj, że mają ślub zaplanowany właśnie na lipiec. No i to jest właśnie dowód tego, że i jedno i drugie myśli bardzo poważnie myślą o życiu osobistym, życiu uczuciowym. Czy Ania będzie wierną żoną? Tak. Czy Ania będzie dobrą żoną? Tak. Czy Ania będzie go kochać? Tak. Ona jest zodiakalnym bykiem. Każdy zodiakalny byk. Urodzony 6 dnia, 15 dnia. Jak wchodzi w związek, to już z niego nie wychodzi. No chyba, że nieszczęście jakieś tam spotka taką osobę, no to wtedy faktycznie odejdzie. Ale odejście traktuje jako ostateczność. Spójrzmy, jak się potoczy ich związek. Bardzo w ogóle, bardzo mądry chłopak, Patryk. Naprawdę. Mimo, że on trochę taki leniwy jest, przepraszam, że tak powiem, ale on ma takie tendencje trochę do zasiedzenia życiowego, to jest to taki mądry, mądry chłopak, przynajmniej jeżeli chodzi o życie takie partnerskie. No, jest pokazany ślub. Tak, tak, oni są pokazani tutaj w karcie papieża, to jest prawda. Proszę pani, wie pani co, ich zazdrość bardzo niszczy. I to jest to. A jeszcze, czy to jest związek stały taki, to znaczy na całe życie dziewczyna i chłopak? Znaczy, wie pani co, ja pani coś powiem. Jest to dziewczyna, która ma połączenie z jego duszą, rozumie mnie pani? Czyli to nie jest, nie wiem, kwestia seksu, chociaż to też na pewno, ale to nie jest fizyczność, to nie jest, wie pani co, coś takiego nietrwałego, niepoważnego. Karta papieżycy pojawiła się tutaj w karcie wynikowej. Papieżyca właśnie oznacza ten taki wymiar duchowy. To jest na zasadzie, czekałem na ciebie całe życie. Czekałem na ciebie i dlaczego ja dopiero teraz ciebie spotkałem. To jest coś takiego. Natomiast, tak jak ja mówię, tutaj czwórka monet z ósemką mieczy to są karty bardzo silnej zaborczości. I tutaj tę zaborczość widać i u Patryka, i u Ani. Ania jest chorobliwie zazdrosna o niego, ale to chorobliwie, strasznie. Czwórka monet, drodzy Państwo, czwórka monet z ósemką mieczy, wręcz to są karty, które symbolizują uwięzienie. Dosłownie, czyli to jest na zasadzie, nie, ty nie pójdziesz z kolegami, nie, ty nie pójdziesz teraz na miasto, nie, ty masz teraz jechać ze mną do sklepu. No to dosłownie ona może tak się zachowywać. Ja uważam, że tutaj, znaczy, no tak jak nasza polska piosenkarka świętej pamięci już śpiewała, nie ma miłości bez zazdrości. Na pewno wszyscy znamy tę piosenkę. No to też po części to jest prawda, że no nie ma miłości bez zazdrości. No ale jednak to jest kwestia zaufania. Miłość jest kwestią zaufania i oczywiste jest to, że trochę zazdrości powinno być w związku, ale nie tylko zazdrość. I tutaj właśnie karty pokazują, że oni będą ze sobą. Uważam, że ten związek będzie dobry, natomiast, znaczy dobry, no taką poważną trudnością będzie właśnie zazdrość. Poważnym problemem będzie bardzo silna zaborczość. To nawet nie jest zazdrość, to już jest zaborczość. To już jest zaborczość, to jest na zasadzie jesteś tylko moja, jesteś tylko mój, zabraniam tobie, nie idź tam, nie dzwoń do niego, nie dzwoń do niej. No to jest takie już bardzo silne ingerowanie w życie drugiej osoby. Oczywiście związek małżeński, w ogóle związek upoważnia do czegoś. No to jest rzecz naturalna i rzecz normalna i na pewno, nie wiem, nie jeden mąż zrezygnował z jakiejś tam znajomości, czy to z przyjaźni na polecenie żony, no bo żonie, nie wiem, nie odpowiadał kolega. No, to jest rzecz naturalna i normalna i tak się dzieje w wielu związkach, ale no bez przesady. Ja uważam, że tutaj będzie taka przesada stosowana i to jest takie trochę niepokojące. Dobrze, Beata, słuchajcie, przypominam, czekam na kolejne SMS-y. Czekam na kolejne SMS-y z utęsknieniem. Moc, pytanie pod 92544. Czekam też i na te SMS-y zwykłe, tak jak tutaj pani Beatka wysłała SMS-a zwykłego. Można do mnie trafić też przez SMS-y zwykłe.
Moc, pytanie pod 7464. A jeżeli chce ze mną porozmawiać, zobaczcie, no w każdej chwili tutaj się dostajecie do studia. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać na antenie, jeżeli coś ciebie niepokoi, może się martwisz, czy to swoim losem, czy to może martwisz się losem swojego syna, swojej córki, czy to matki, czy to ojca, zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Beata. Co wydarzy się w ciągu 3 miesięcy? Uczucia i praca. Zobaczmy w takim razie. Uczucia i praca. Jak będzie u Beaty? Jest pani bardzo samodzielna. Lubię panią. Jest pani bardzo samodzielna, jest pani taka bardzo niezależna. To jest wynik tego, że jest pani jedyneczką z dnia. Jeszcze jest pani pokazana w królu monet, czyli to też jest informacja taka, że pani bardzo często jest zmuszona być mężczyzną. Co to znaczy? Nie ma chłopa w domu, no ale jak trzeba wbić gwoździa, wbijam gwoździa i nie proszę sąsiada. Jak trzeba przynieść węgiel i trzeba napalić w piecu, to ja nie dzwonię tam do kogoś, tylko idę po ten węgiel i palę w piecu. Tutaj karta króla monet oznacza właśnie, oczywiście jest to karta, która panią symbolizuje, to jest karta, która mówi o tym, że jest pani bardzo, ale to bardzo taka zaradna, jest pani bardzo silna charakterem. Tak, i też to potwierdza karta królowej buław, karta siły. Przepięknie tutaj karty są ze sobą tożsame. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. Uważam, droga pani, że pani sobie nieźle radzi. Ja uważam, że jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o te najbliższe 3 miesiące, absolutnie uważam, że pani pytanie, czy to pani wątpliwości są bezpodstawne. To mówię pani całkowicie poważnie. Uważam, że pani sytuacja zawodowa, sytuacja finansowa naprawdę będzie bardzo dobra. Dzięki czemu? Dzięki pani pracowitości. Dzięki czemu? Pani zaradności. Dzięki czemu? Pani takiej samoorganizacji. Jest pani pokazana tutaj w królowej buław i w cesarzowej. Cesarzowa, drodzy państwo, Crowley, ja się posługuję na co dzień talią Tarota Crowleya i Crowley twierdził, że cesarzowa jest kartą, która symbolizuje pracowitość. No i właśnie, cesarzowa tutaj jest pokazana w koronie układu i to jest informacja wskazująca na to, że pani nie jest ciężka praca. Pani wyznaje taką zasadę, no jak pracować trzeba, to trzeba. Jak muszę wstać o 6 rano, no to trudno, wstanę nawet w 5:30, żeby być już na nogach wcześniej. No i właśnie, i taka też jest pani. Uważam, że jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to nie ma pani o co się martwić. Natomiast wie pani co, jeżeli chodzi o te sprawy uczuciowe, to tutaj troszkę gorzej sytuacja wygląda, ale to jest pani wola, bo karty pokazują, że chętnie pani wdaje się w takie relacje niezobowiązujące. To też jest wynik właśnie tej pani samodzielności. To jest na zasadzie, po co mi facet? Jak ja mogę sobie pójść na randkę, jak ja mogę się z kimś tam pospotykać niezobowiązująco, ale żebym miała faceta na głowie, czy to na przysłowiowych barkach, po co mi to? I tutaj właśnie ta królowa buław z cesarzową i jeszcze z siłą, to są karty mówiące o tym, że to pani kontroluje życie uczuciowe. To pani jest osobą, która ma bardzo silny wpływ na swoje życie uczuciowe. To jest na zasadzie, to ja decyduję, z kim się spotykam. To ja decyduję, czy ja chcę iść z nim na randkę, czy nie chcę iść na randkę. I tutaj karty właśnie zaznaczają, że wiosna, lato tego roku to będą takie no, podboje miłosne. To tutaj karty pokazują takie romanse, flirty, niezobowiązujące randki, nie wiem, niezobowiązujące wyjście do kina, ale nic takiego poważnego, stałego nie widać. Ja też podejrzewam, że to jest wynik pani doświadczeń. Karta sprawiedliwości jest to karta mówiąca o takim trochę chłodnym podejściu do mężczyzn. Pani uważa się za sprytniejszą, to jest na zasadzie, aha, wy jesteście tacy,
no to ja też będę taka. Aha, tamten zachował się nieuczciwie, no to ja teraz nie będę angażować się w żadne relacje, bo a nuż mnie może tam spotkać zawód emocjonalny. Sprawiedliwość, właśnie karta siły, cesarzowa, królowa buław, to są karty mówiące po prostu o niezależnej kobiecie, szukającej przyjemności, ale też zdającej sobie sprawę z tego, że różni są mężczyźni. I ja uważam, że to o to chodzi. Kolejne połączenie. Drodzy Państwo, przypominam, ja mam tylko jeszcze jednego SMS-a. Naprawdę przepięknie dzwonicie. Telefon za telefonem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Słuchamy. O zdrowie córki chciałam spytać, bardzo chora. Na imię ma Anna. Proszę pani, więc. Proszę pani. 59 rok. Proszę pani, jeżeli pani córka jest bardzo chora, to ja uważam, że moja praca tutaj nie będzie przydatna. Czy poprawa nastąpi? No nie, no ale jeżeli. Jak bardzo jest poważnie chora? Jest zagrożenie śmiercią? Tak. No to niestety ja nie położę kart. Bo jeżeli ja w kartach zobaczę śmierć, to ja mam pani powiedzieć, że pani córka umrze? Nie. Czy nastąpi... No to właśnie, czyli co, mam skłamać? Nie, ja nie mogę takich rzeczy robić. Jeżeli ja kładę karty, to ja mam odczytać prawdę z tych kart. A jeżeli ja w kartach zobaczę, że pani córka odejdzie z tego świata, a pani tego nie chce słyszeć, to co, ja mam przemilczeć i powiedzieć, że będzie wszystko dobrze? Nie mogę takich rzeczy robić. Dlatego też nie położę kart. Jeżeli jest poważny stan zdrowia, proszę pani, ja to mówię od lat w telewizji, no ja już ponad 10 lat pracuję w telewizji, więc bardzo często to mówię w moich programach. Jeżeli jest bardzo poważny stan zdrowia danej osoby, nie pyta się tarocisty o to, czy będzie lepiej. A to dlatego, że jeżeli wyjdzie, że będzie gorzej, no to co wtedy ten tarocista ma zrobić? Co, ma skłamać czy przemilczeć? No, chcę usłyszeć, że będzie lepiej. No to niestety ja pani nie powiem takiego czegoś. Bardzo pozdrawiam panią. No, czyli co? Pani wymagała ode mnie tego, żebym ja panią pocieszył, żebym ja panią okłamał, a ja tutaj od tego nie jestem. Absolutnie nie. Droga pani, ja 20 lat zajmuję się tarotem, numerologią. Doczekałem się tego, żeby między innymi TVN, ale też inne media uważały, że jestem najlepszym tarocistą w Polsce. Gdybym ja okłamał kogoś, gdybym ja kogoś okłamywał, no to na pewno by to nie pomogło w mojej karierze mi. No taka też jest prawda. Droga pani, niestety, bardzo pani współczuję. Dużo zdrowia i dużo siły życzę pani córce. Natomiast, drodzy państwo, nie możecie wymagać ode mnie tego, żebym ja tutaj nieuczciwie wykonał swoją pracę. Nie możecie. Nie możecie tego robić. Ja wiem, że wy jesteście w trudnych momentach swojego życia, nieraz. Ja wiem, że bardzo poważne sprawy was dotykają, ale no trudno. Ja tutaj nie mogę skłamać z kart. Mam powiedzieć prawdę. Dlatego też, drodzy państwo, w przypadku spraw, które dotyczą ewentualnej śmierci, ja wtedy nie kładę w ogóle kart, ponieważ ja nie mogę skłamać z kart, a jeżeli ja już położę karty, no to ja muszę je odczytać, to ja już mam odczytać wtedy tę prawdę. Ja jestem zmuszony wtedy, znaczy zmuszony, wcale nie jestem zmuszony, bo mnie tutaj nikt nie zmusza, ale wtedy chcę wykonać uczciwie swoją pracę. A jeżeli pani tutaj zabrania mi wykonać uczciwie pracy, no to... już wolę żadnej nie wykonywać. Dobrze. Drodzy państwo, czekam na SMS-y, czekam na telefony. 700 888 111. W jakim momencie ty jesteś swojego życia? Drodzy państwo, no właśnie, ja teraz przejdę. Ja wiem, że mam jednego ostatniego SMS-a. Czekam na SMS-y, czekam na telefony. A nie, jeszcze są SMS-y. No to po przerwie w takim razie. Po przerwie będę mówił o Merkurym w retrogradacji, no bo to wy tutaj ustalacie tak naprawdę scenariusz programu i tempo programu. No a jak są SMS-y, no to ja przechodzę do SMS-ów. Drodzy państwo, mam trzy SMS-y w zanadrzu, czekam na kolejne SMS-y, czekam na telefony 700 888 111.
Magda, 19 września. Kiedy znajdę dobrą pracę? Czy dostanę pracę w sklepie odzieżowym? Jak z moim zdrowiem? Pozdrawiam. Spójrzmy w takim razie. Czy dostanie pani pracę w sklepie odzieżowym? Wie pani co? Przepraszam, że to pani powiem, ale umniejsza pani sobie. Pani jako jedynka z dnia, jeszcze jest pani przedstawiona w karcie śmierci tutaj. Pani skazuje się na coś, co jest wbrew pani. Skazuje się pani na coś, co jest niedobre dla pani. O, to jest właśnie tak, nie wiem, jestem wykształcona albo, jestem zdolna albo, jestem inteligentna, ale idę do jakiejś tam pracy niszowej. Droga pani, uważam, że to nie jest pani dobry kierunek, jeżeli chodzi o pracę w sklepie, bo uważam, że pani jako jedynka z dnia powinna pani być samodzielna, niezależna i pani umniejsza sobie, po prostu pani sobie umniejsza. Może to wynik jest kompleksów, ale czy pani otrzyma taką pracę? Tak, proszę pani, pani otrzyma pracę. Taką właśnie w sklepie odzieżowym, o czym mówi karta maga, to jest karta handlu, a karta gwiazdy jest to karta pomyślności. Natomiast jak z pani zdrowiem? Gardło mi się u pani nie podoba. Gardło, krtań, tarczyca. To mi się u pani bardzo, ale to bardzo nie podoba. Widać w ogóle u pani wyziębione to gardło. Czy to ma pani ciągle chrypki, czy to anginy, czy to ciągle pani kaszle, czy to może pani pracuje, nie wiem, w jakichś takich klimatyzowanych pomieszczeniach. Widać chłód w gardle. Niedobrze gardło jest pokazane. Drodzy Państwo, mam dwa SMS-y. Mam dwa SMS-y, ale do nich przejdę po przerwie. Zapraszam na przerwę.
Witam Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie po krótkiej przerwie reklamowej. Wróżbita Maciej Skrzątek. Oczywiście mówię to do wszystkich widzów kanału TVN7, bo program wcześniej był właśnie na kanale TVN7, ale też witam wszystkich widzów kanału głównego TVN. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa. Oczywiście zapraszam tutaj do dzwonienia, do telefonowania, do wysyłania SMS-ów. Zatrzęsienie dzisiaj jest w programie. Wydawca przed chwilką mówił, że przepięknie dzwonicie, przepięknie piszecie. No dobrze, jesteśmy tutaj wszyscy w swoim żywiole, bo jak jest piękny program, no to też i ten uśmiech mój jest no, podyktowany właśnie tym. No dobrze, zapraszam serdecznie. 700-788-400 to jest ten numer telefonu prowadzący z telefonów stacjonarnych, jak i z telefonów komórkowych. Przypominam, że w trakcie trwania moich programów Moc Magii również jest to połączenie pomocowe, to połączenie priorytetowe. Ono tak naprawdę jest zasługą waszą, ponieważ no, gdyby nie te duże liczby telefonów, tych zwykłych w trakcie moich programów, no to redakcja tutaj by mi nie zrobiła specjalnego tego numeru. Więc ten numer, czyli 700-888-111, tak naprawdę jest wynikiem waszych telefonów i tego, że kontaktujecie się tutaj ze mną w dużych ilościach. Jeżeli właśnie chcesz wybrać ten numer telefonu, który tobie gwarantuje to, że w 100% do mnie trafisz. Właśnie na tym polega właśnie ten numer telefonu. Na tym polega to połączenie. Wybierasz ten numer, czyli 700-888-111 i za chwilę ze mną rozmawiasz na antenie. Czekam na połączenia z Wielkiej Brytanii. Niedawno redakcja programu Moc Magii chwaliła mnie, że jest bardzo dużo połączeń z Anglii do mnie, więc zapraszam serdecznie Polonię, ale nie tylko z Wielkiej Brytanii. Również można do mnie zadzwonić z Niemiec. No, macie numery telefonów, cały czas one się tam przewijają na dole ekranu, więc możecie śledzić, obserwować i wybierać numer telefonów. Czekam na SMS-y. Drodzy Państwo, mam dwa SMS-y, ale tak naprawdę jednego SMS-a, a to dlatego, że tutaj pani chciała anonimowo i tak chciała bardzo anonimowo, że nawet przede mną ukryła swoje dane. No nie róbcie tego. Jak wysyłacie SMS-a i chcecie zachować anonimowość, to no, podajcie mi te dane, czyli imię oraz datę urodzenia, ale wtedy macie taką pewność, że ja nie przeczytam waszych danych. Czyli piszecie anonimowo i nie wiem, Sabina urodzona 18 lutego 1953. No i wtedy ja, jak otrzymuję takiego SMS-a z informacją, że ma być anonimowo, no to nie czytam żadnych danych. Jeżeli chcesz wysłać do mnie SMS-a, to zapraszam bardzo serdecznie, bo mam tylko jeszcze jednego SMS-a. SMS-y zwykłe. SMS-y zwykłe, te tradycyjne, wysyłamy o treści mocy, pytanie pod 7464. Bardzo dużo jest SMS-ów w dzisiejszym programie. Śpieszcie się, bo mam tylko jeszcze jednego SMS-a, więc czekam też i na kolejne. SMS-y te priorytetowe, czyli te SMS-y najważniejsze w naszym programie, które mają pierwszeństwo przed innymi widzami. Oczywiście jak sami oglądacie program, no to też i te zwykłe SMS-y się dostają. Oczywiście, że tak. Ja nawet czytam te SMS-y zwykłe, ale SMS-y te pomocowe, czyli te SMS-y wysyłane na numer 92 544, one są realizowane w pierwszej kolejności. Drodzy Państwo, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Dzisiejszy temat programu to jest Merkury w retrogradacji. Drodzy Państwo, dzisiaj Merkury no, znalazł się w pozycji
właśnie retrogradacji. Żeby wam wytłumaczyć, o co chodzi, oczywiście ja czekam na SMS-y, mam tylko jeszcze jednego ostatniego SMS-a, więc pozwolę tutaj sobie powiedzieć kilka słów o tym zjawisku astrologicznym. Drodzy Państwo, żeby wam wytłumaczyć, o co chodzi z tą retrogradacją, to posłuchajcie mnie chwilkę. Retrogradacja jest to pozorne takie cofanie się planety. Planety, jaką jest Merkury, no bo to chodzi o Merkury w retrogradacji. Merkury jest to planeta szybkości, dynamizmu, ruchu, podróży, kontaktów, spółek, porozumiewania się, umów. No w każdym razie jest to planeta szybkości, dynamizmu, świeżości. Ale jeśli chodzi o retrogradację, to te wszystkie symbole, te wszystkie znaczenia, one stają się ujemne. Czyli co to znaczy? Spowolnienie, problemy z wyjazdami, kłopoty, jeżeli chodzi o umowy, jeżeli chodzi o kontrakty. I mówię wam to całkowicie poważnie, że przez najbliższe 3 tygodnie, bo aż 3 tygodnie, słuchajcie, Merkury będzie w retrogradacji, on będzie nam powodował różnego rodzaju kłopoty. Dlaczego mówię nam? A to dlatego, że ten Merkury w retrogradacji działa na nas niestety wszystkich. Czy my tego chcemy? Czy my też tego nie chcemy. Dlatego uważaj, jakie dokumenty podpisujesz. Uważaj, jakie umowy podpisujesz, czy to w jakie spółki wchodzisz. Uważaj, komu ufasz. Uważaj, komu wierzysz, ponieważ Merkury, drodzy Państwo, też jest planetą oszustów i kłamców, a w retrogradacji to kłamanie jeszcze bardziej się nasila. Drodzy Państwo, na pewno zauważycie to w najbliższych dniach, na pewno, że różnego rodzaju sytuacje wymkną się spod kontroli. To znaczy, nagle się opóźni samolot. Nagle się opóźni pociąg tobie i się spóźnisz, nie wiem, do pracy. Albo nagle nie przejdziesz jakiegoś tam etapu, nie wiem, konkursu, gdzie byłeś przekonany, że przejdziesz. Bo ten Merkury będzie komplikował nam właśnie różnego rodzaju takie przejścia, czy to rozpoczynanie nowych przedsięwzięć. I też o tym za chwilkę. Słuchajcie, przypominam, mam tylko jeszcze jednego SMS-a. A połączenia nie mam. Połączenia nie mam. Słuchajcie, nie rozłączajcie się, nie rozłączajcie się. Jak wybierzecie ten numer telefonu, no to pozostańcie chwilkę i ze mną porozmawiacie. No i właśnie, a propos tego Merkurego, słuchajcie, w retrogradacji, to Merkury w retrogradacji jest to nieciekawa taka, słuchajcie, konfiguracja astrologiczna, bo ona nie tylko opóźnia nam wszystko i nie tylko rzeczy wymykają nam się spod kontroli, ale my możemy czuć teraz rozdrażnienie. To rozdrażnienie, zdenerwowanie, zakręcenie. Drodzy Państwo, pamiętajmy, że teraz Merkury jest w retrogradacji w znaku ryb. Znak ryb, drodzy Państwo, to jest najbardziej oderwany od rzeczywistości znak zodiaku. Dlatego też właśnie my możemy teraz być tacy zakręceni, możemy być, jak to młodzież mówi, zamotani, czy to możemy mieć właśnie problem z koncentracją, możemy mieć kłopot ze skupieniem się. Dlatego też właśnie możemy podpisać umowę bez pomyślunku, możemy wejść w jakąś spółkę, czy to w jakiś biznes bez zastanowienia się, czy to po prostu oszukując się, czy to okłamując się. Dlatego też uważajmy, drodzy Państwo, przez te najbliższe 3 tygodnie, w szczególności, drodzy Państwo, według astrologów to jest początek tej retrogradacji, czyli no dzisiaj wieczorem, drodzy Państwo, dzisiaj wieczorem Merkury znalazł się w pozycji retrogradacji, czyli no ta najbliższa doba, czy to najbliższe te 2 dni, one są takie bardzo ciężkie. Jeżeli chcesz rozpocząć coś, rozpocząć nową pracę, czy to, nie wiem, przeprowadzić się, czy to otworzyć biznes, no to możesz mieć z tym naprawdę poważny kłopot i możesz nawet tego żałować. Kolejne połączenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy. Słucham pani. Z tej strony Magdalena. Witam pani Magdo. Moja data urodzenia to będzie 1 czerwca 1979. No, silna postać.
i chciałam się dopytać, jak się ułoży moja sytuacja kryzysowa niestety z mężem. Niedobrze, bardzo niedobrze jest i ten kryzys jest widoczny. A to dlaczego? Jest pani w 9 roku osobistym i w 9 roku własnym. Proszę pani, ja to napisałem w mojej książce o numerologii, że taka konfiguracja numerologiczna niestety nawet wróży rozstanie. Nawet wróży rozstanie. Dorzucić dane męża, żeby tak. Ale to wie pani co, to już to nie musi pani, naprawdę, znaczy może pani, ale nie musi pani, ponieważ to już widać pani numerologii, że no, nie jest dobrze, ten 9 rok osobisty, on łamie nas, a w 9 roku własnym my chcemy zakańczać, czyli teraz przychodzi do pani to, co złe, czyli nie wiem, z mężem może pani się nie dogadywać, mąż może odchodzić, mąż może, nie wiem, kłócić się z panią i tak dalej, seksu nie uprawiać i tym podobne, a pani może chcieć się od tego uwolnić. Zresztą pani jako jedynka z dnia może mieć kłopot ze stałością, jeżeli chodzi o życie uczuciowe. Poproszę imię męża. Adam. Adam. Kiedy się urodził Adam? I data urodzenia też będzie ciekawa. 24 grudnia 1977. Myślę, że bijemy od początku. No właśnie. No właśnie. On też jest w 9 roku osobistym, proszę pani. Tak jak pani. On jest tą samą wibracją numerologiczną, ponieważ wy jesteście obydwoje szóstkami. I on jest też w 9 roku osobistym. Właśnie stąd właśnie ten kryzys. Właśnie stąd u was te problemy dotyczące małżeństwa. Z drugiego liczenia on jest w 2 roku własnym, czyli on z jednej strony panią rani, z drugiej strony nie radzi sobie z tym. To jest, bo w 2 roku własnym, drodzy Państwo, my mamy odczucie niepewności. 2 rok własny powoduje to, że my sami nie wiemy, czy mamy iść w prawo, czy mamy iść w lewo. Dlatego też to jest na zasadzie, nienawidzę jej, a kocham ją jednak, a kocham ją, nie, nienawidzę. O, to jest coś takiego, on sam tak jakby nie potrafił się określić i jakby pani jeszcze była tutaj na antenie, to by pani sama odniosła się do tego, że mam rację, określając jego jako człowieka, który jest niezrównoważony emocjonalnie, bo faktycznie on taki jest. On jako szóstka z dnia, on się urodził 24 dnia, jest bardzo zmienny, on jest bardzo taki kapryśny, jest taki bardzo humorzasty, to jest właśnie na zasadzie kocham cię, nienawidzę cię. O, to jest coś takiego. Dobrze, zobaczmy, droga pani, jak będzie z waszym związkiem, aczkolwiek ja uważam, że jest bardzo źle. Proszę pani, nie kładę kolejnych kart. Nie kładę kolejnych kart, ponieważ jeżeli pierwsza karta wychodzi dziesiątka mieczy, to jest karta, proszę pani, najgorsza w tarocie. Karta dziesiątki mieczy oznacza zniszczenie. Karta dziesiątki mieczy oznacza coś, czego nie ma. Dlatego też ja uważam, tak jak ja pani powiedziałem, że jest tutaj wasza rozmowa o rozwodzie. Ja widzę te rozmowy o rozwodzie. Ja tu widzę, że jest bardzo źle. Bardzo źle. Nawet mogą być zdrady. Może być, nie wiem, nałóg. Zresztą tutaj u Adama widać u niego nałogi, jeżeli chodzi o alkohol. I to ja widzę w jego portrecie numerologicznym. Ale karta dziesiątki mieczy nie jest to karta dobrze rokująca. Bardzo mi przykro, ale ja uważam, że niestety wy będziecie po rozstaniu. Drodzy Państwo, ja zajmuję się 20 lat kartami tarota. Ja wiem o tym, że jeżeli wychodzi pierwsza karta w rozkładzie, taka bardzo ciężka, smutna, trudna, jak dziesiątka mieczy, trójka mieczy, piątka mieczy, wieża, karta śmierci, jeżeli chodzi o życie uczuciowe, to naprawdę uwierzcie mi, że nie ma sensu kłaść kolejnych kart, bo to tak jakby szukać nadziei w tym, że budynek sam się postawi, jeżeli został on zburzony i zrównany z ziemią. O, dosłownie.
Bardzo dobry przykład podałem. Słuchajcie, czekam oczywiście na kolejne telefony. 700 788 400 700 888 111. Jeżeli chcesz skontaktować się z wróżbitą Maciejem Skrzątkiem, jeżeli chcesz się skontaktować z tym tarocistą, który został określony przez ogólnopolskie media, między innymi TVN, tym najlepszym tarocistą w kraju, to zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie do kontaktu. Słuchajcie, godzina jeszcze programu, więc na pewno tutaj zdążymy ze sobą porozmawiać. Ostatni SMS, słuchajcie, ostatni SMS, czekam na kolejne SMS-y. Powracam, bardzo dziękuję za powrót. Zodiakalna rybka, Małgosia. Czy jest mi pisany szczęśliwy związek? Wyjście za mąż, dziecko, kiedy? Czy może pan określić tego mężczyznę? No to spójrzmy w takim razie. Na pewno jest pani ogromną indywidualistką. Na pewno. Jako jedynka z dnia jest pani bardzo niezależna i tutaj ma pani taką trochę sprzeczność numerologiczno-astrologiczną, a to dlatego, że jako zodiakalna ryba powinna pani być uleglejsza. Natomiast jako jedynka z dnia lubi pani dominować. Co to znaczy? Ta pani uległość i ta pani dominacja, one mogą tak się tasować ze sobą. One mogą się tak przemieniać, czyli w miejscu pracy może pani być, załóżmy, dominująca, a w związku może pani być uległa, albo na odwrót. Czyli widać u pani taką sprzeczność charakterologiczną, która może pani sprawiać różnego rodzaju trudności, czy to kłopoty. Zobaczmy, droga pani, jak się potoczy pani życie uczuciowe i czy pani założy rodzinę, czy będzie pani miała dziecko, tak jak pani pyta. Zobaczmy. Droga pani, karty pokazują przede wszystkim, że tak, w 100%, ale to w 100%. Karta księżyca, karta cesarzowej, królowa kielichów, to są karty mówiące o tym, że pani zajdzie w ciążę. Tak, księżyc, cesarzowa, królowa kielichów, to są typowe, ale to typowe karty właśnie mówiące o macierzyństwie. Proszę pani, do trzech lat od dnia dzisiejszego zajdzie pani w ciążę, a tym samym będzie pani miała dziecko. Karty pokazują tutaj, że jeżeli chodzi o pani życie osobiste, to uważam, że do tych trzech lat pani spotka mężczyznę, który, uwaga, będzie okrąglejszy. On nie będzie należał do szczupłych i tutaj karta księżyca mówi o jego otyłości. Księżyc w tarocie zawsze oznacza kogoś okrąglejszego. Tak jak pełnia księżyca jest okrągła, no to księżyc, jeżeli chodzi o wygląd czyjś, zawsze oznacza kogoś okrąglejszego. Natomiast karty pokazują tutaj, że mimo jego okrągłości, to będzie on przystojny, o czym mówi też i karta cesarzowej. Czyli on ma coś takiego w sobie, że przyciąga te kobiety. Natomiast ja uważam, droga pani, że nie tyle co pani emocje, czy to miłość, to będą priorytety, które będą powodować to, że pani się z nim zwiąże, tylko uważam, że będzie to dotyczyć finansów. Karta szóstki monet, proszę pani, i karta cesarzowej to są karty wygodnictwa życiowego. Czyli tutaj karty pokazują, że po pierwsze on będzie dobrze sytuowany, dwa, on zapewni pani dobrą przyszłość. Dlatego też pani zdecyduje się na związek z nim. Zresztą też pani jest jedynką z dnia. Drodzy państwo, wszystkie jedynki z dnia, wszystkie osoby urodzone pierwszego dnia są w pewnym stopniu interesowne. Wszystkie te jedynki z dnia, z całym szacunkiem do jedynek, ale wszystkie te jedynki z dnia chcą być wyróżnione przez los. Uważają się za lepszych, uważają się za takich z lepszej gliny, w cudzysłowie. Dlatego też właśnie pani, chcąc mieć lepsze życie, chcąc mieć wygodne życie, zdecyduje się po prostu na taki
związek z takim człowiekiem, gdzie nie będzie tutaj takiej prawdziwej pani miłości. Uważam, że raczej ten związek będzie określony trochę poprzez kalkulacje, poprzez to, że ty świetnie zarabiasz, no to ja cię kocham. Natomiast karty pokazują tutaj no, ten związek jako związek stały, czyli najprawdopodobniej no, ten związek już będzie na lata. Natomiast jeżeli chodzi o jego wygląd, proszę pani, karty tutaj nie skoncentrowały swojej uwagi na dokładny jego wygląd. Karty tutaj zwróciły raczej uwagę na to, że wygląd dla pani nie będzie odgrywał istotnej roli, o czym mówi właśnie karta księżyca, szóstka monet. To są raczej karty mówiące o tym, że dla pani będzie najważniejsze to, że on ma pieniądze, że no, ma grubszy portfel i to będzie dla pani istota i to będzie dla pani najważniejsze. No dobrze, drodzy państwo, czekam na telefony, no już się doczekałem, czekam oczywiście na kolejne 700-888-111. Są kolejne SMS-y, drodzy państwo, aż 4 rzutem na taśmę przyszły, więc ja za chwilkę do nich przechodzę. Dobry wieczór, witamy w programie. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór. Słucham pani imię. Ola. Ola. Witam pani Olu. Kiedy pani się urodziła? 16 września 1990. Wow. Jest pani bardzo analityczna. Bardzo dużo pani rozmyśla. Może pani skupiać uwagę na szczegółach i tutaj niestety ta szesnastka z dnia, jeszcze ta siódemka z klucza, to jest informacja z numerologii wskazująca na to, że będzie pani miała kłopot z życiem uczuciowym, kłopot z życiem osobistym i nawet jeśli pani ma nadzieje wobec jakiegoś tam konkretnego mężczyzny, to niestety te nadzieje mogą być niespełnione lub przekreślone. Słucham panią. Na pewno większe sukcesy w swoim życiu będzie pani odnosić na polu zawodowym i finansowym. Słucham panią, pani Olu. Mam taką datę do sprawdzenia. 12 sierpień 1987. A po co pani taki ktoś? To jest akurat mój obecny mąż. No ale po co pani taki ktoś? Bardzo niepoważny człowiek. No po co pani taki ktoś? Jeżeli pani jest siódemką z dnia, pani potrzebuje dojrzałego faceta. Pani potrzebuje poważnego faceta. A czy ten chłopiec jest poważny? No nie. No właśnie. No widzi pani, no właśnie. No i dlatego też moje pytanie, po co pani taki ktoś? To jest, wie pani co, chłopiec. To jest chłopiec z mlekiem pod nosem, wie pani. I tutaj on jako trójka z dnia, jeszcze zodiakalny lew, on ma tendencję do zdrad. Proszę uważać, proszę pani. Jak on ma na imię? Jakub. Seksoholik. Późna godzina, więc możemy sobie tutaj pozwolić na takie wypowiedzi. A pani jest taka, wie pani co, stonowana, jest pani taka opanowana, jest pani w ogóle bardzo dojrzałą, poważną dziewczyną jak na swój wiek. I ja się naprawdę dziwię, że pani weszła w związek jeszcze małżeński z takim człowiekiem. Naprawdę się pani dziwię. Bardzo niepoważny, bardzo proszę uważać, wie pani co, na różnego rodzaju kredyty, na pożyczki, proszę uważać na różnego rodzaju takie zobowiązania, bo on może wpakować panią w nieszczęście. Mówię to pani całkowicie szczerze i całkowicie uczciwie, bo jest to po prostu człowiek niepoważny. No mam rację czy nie mam racji, droga Olu? No tak. No tak. Dobrze, ja zobaczę jak z tym związkiem, ale ja już tutaj widzę to, że wy nie pasujecie do siebie. Pani potrzebuje głębi, pani potrzebuje połączenia takiego duchowego, pani potrzebuje rezolutnego faceta, pani potrzebuje faceta, który ma głowę na karku, a on, to mogę powiedzieć pani? Tak, oczywiście. Smaczne piwko. Smaczna pizza i fajne piersi. To jest cały kubuś, no przecież pani go zna. No ale prawda czy nieprawda? Tak, zgadza się. No ja wiem,
Ja wiem, że się zgadza. I to jest chłopak nie do życia. To jest chłopak nie do życia, proszę pani. To jest chłopak nie do życia. Pani, mówię to całkowicie poważnie, pani potrzebuje po prostu faceta, który zajmie się domem, który zajmie się panią, który zajmie się ewentualnie waszym potomstwem, tak? Jako ojciec. Nie wiem, zapewni wam, nie wiem, komfort, przyniesie pieniądze do domu. No to nie jest Kuba. To nie jest Kuba. Zresztą wie pani co, ja pani coś powiem. On jako zodiakalny lew, jeszcze trójka z dnia, on niestety ma tendencję do zdrad. Mówię to pani całkowicie poważnie. Pani Olu, pani jest taka stonowana, taka troszkę mająca inne potrzeby. No wiemy jakie, nie będziemy tutaj nazywać rzeczy po imieniu. Każdy może się domyślić, ale widać jego jako chłopaka, który jest nastawiony na rozrywkę w życiu. To jest właśnie tak jak powiedziałem, on jest rocznik 8-7, a zachowuje się jakby... Był nastolatkiem, to mówię pani poważnie. Dobrze, zobaczmy, co będzie z tym związkiem. On nie popija? Widać u niego nałogi. Albo to może być palenie czegoś. Mogą być jakieś narkotyki. Proszę pani, bardzo źle tutaj karty go pokazują. Bardzo źle. Jest tutaj wisielec, siódemka kielichów i król kielichów. Mało tego, że pani została oszukana, czyli to jest na zasadzie całkowicie inny byłeś wcześniej. Drogie kobiety, pamiętajcie, że ci mężczyźni, trójki z dnia, czyli wszyscy mężczyźni urodzeni 3, 12, 21, 30 potrafią udawać. Logiczne jest to, że tacy, którzy umieją udawać, no to udają przez jakiś czas, tak? A jak się z kimś mieszka 24 godziny na dobę, no to wtedy szydło wychodzi z worka przysłowiowego. No i właśnie, i tutaj karty pokazują szczerze oszustwa jego. Ja uważam, że on panią zdradza, ja uważam, że panią oszukuje. Natomiast teraz jest pytanie, teraz jest kluczowe pytanie, wie pani, które ja mogę pani zadać, czy to nawet sobie, chociaż znam odpowiedź. Czy pani się z nim rozstanie? I karty pokazują tutaj, że będzie z tym kłopot. A to dlatego, że pani lubi cierpieć. Pani jako siódemka z dnia, jeszcze siódemka z klucza, wybiera sobie pani taką drogę nieszczęścia. A teraz jest pytanie, po co cierpieć? Tak jak ja pani zadałem pytanie na początku rozmowy. Po co pani taki ktoś? Po co pani taki ktoś? Wy nie pasujecie absolutnie do siebie. Pani chce się rozwijać zawodowo, pani chce podwyższać kwalifikacje, pani chce się uczyć. Ja wiem tego, że pani tak chce. A on zabawy, imprezy, dziewczyny, podróże. To jest cały on. To jest cały on. To oczywiście, wie pani, no Kuba, on mógł być fajny w początkowej fazie waszej znajomości, tak? Nie wiem, mogliście dużo podróżować, mogliście, nie wiem, chodzić do knajp, do dyskoteki i tym podobne. Ale na życie to nie jest człowiek. Na życie to nie jest człowiek. Na życie to nie jest człowiek. I dobrze pani o tym wie. Natomiast uważam, że będzie pani miała kłopot z tym, żeby uwolnić się od niego. Kolejny SMS. Kolejny SMS. Słuchajcie, ja przypominam, mam jeszcze tylko 3 SMS-y, więc zapraszam serdecznie. Czekam też i na telefony. 700-888-111. SMS priorytetowy, anonimowo. Pani zodiakalny baran. Co mówi o mnie moja data urodzin? Czy poznam kogoś do stałego związku i czy wyjadę do pracy za granicę? Pozdrawiam. Droga pani, co mówi data? To, że pani powinna być samodzielna i niezależna zawodowo. A to dlatego, że pani jest zodiakalnym baranem. Jeszcze ma pani ostatnią dekadę barana, stąd też pani pyta się, czy wyjadę do pracy za granicę. Drodzy państwo, ostatnia dekada barana jest związana ze znakiem strzelca, ponieważ trzecia dekada barana, czyli ta ostatnia, ona jest związana nie z kolejnym, tylko jeszcze z następnym znakiem ognistym, jakim jest strzelec. A strzelec w astrologii oznacza za granicę,
podróże. Dlatego też pani chce wyjechać do pracy za granicę, bo astrologia właśnie powoduje u pani takie, a nie inne potrzeby. Czyli uważam, że pani wyjedzie. To już, jeżeli pani jest trzecią dekadą barana, czyli ma pani wpływ dodatkowy strzelca, to w 100% nawet los pani ułatwi takie działania. Jest pani bardzo, ale to bardzo silna, jest pani bardzo dominująca, ma pani bardzo silne cechy męskie, mimo tego, że jest pani kobietą. Jakie są silne cechy męskie u kobiety? Asertywność, zaradność, niepatyczkowanie się z czymś, czy to z kimś. Nazywa pani rzeczy po imieniu. Może pani być trochę wulgarna, może pani być taka siarczysta, taka surowa. O czym właśnie mówi ta ósemka z dnia i czwórka z miesiąca. To są liczby takiej surowości. No, ja bym nie chciał być pani wrogiem. Pani potrafi kogoś zdmuchnąć po prostu z powierzchni ziemi. O czym właśnie mówi pani znak zodiaku, czyli baran, to jest znak walki, to jest znak liderstwa, ale też jest pani ósemką z dnia, to jest liczba władzy, to jest liczba dominacji i czwórką z miesiąca, liczba surowości, liczba pracowitości. Jest pani pracoholiczką. To widać. Tak, praca dla pani była, jest i zawsze będzie najistotniejsza. Bardzo lubi pani pieniądze, bardzo. Jest pani, no nie chcę mówić, że materialistką, ale kocha pani pieniądze, więc może mogę powiedzieć, że jednak tutaj pani jest widoczna jako materialistka, o czym mówią właśnie te liczby 8 i ta liczba 4. Natomiast czy pani pozna kogoś do stałego związku? Tutaj pojawia się problem, a to dlatego, że jest pani zbyt dominująca, jest pani zbyt taka władcza, mężczyźni też mogą się trochę pani bać. Co to znaczy? Pani się nie patyczkuje, pani określa rzeczy takimi, jakimi są. Co to znaczy? Słuchaj. Więc ja jestem po przejściach, nie chcę tego. Zrozumiano? Słuchaj, jak tobie nie pasuje, no to możesz sobie pójść i to już jest nasze ostatnie spotkanie. Tak pani podchodzi do mężczyzn. Pani jest bardzo konkretna, pani jest bardzo stanowcza, potrafi pani być bardzo surowa. Mężczyźni mogą się obawiać w pani tych cech męskich, czyli właśnie ten konkret, taka zawziętość życiowa, takie radzenie sobie samej. To są takie cechy trochę pani niesprzyjające, no bo jednak facet jest zbudowany w taki sposób, że on chce się zaopiekować kobietą, tak? No a jednak jak kobieta radzi sobie sama, no to po co jej facet? I to jest właśnie to. Więc tutaj, jeżeli chodzi o kwestie takie uczuciowe, to z tym może być kłopot, ale zobaczmy w kartach. Droga pani, no na pewno jest pani bardzo taka wierna, jest pani bardzo taka lojalna, o czym mówi papież. Papież jest to karta lojalności, jest to karta wierności, czyli pani jest, wie pani co, jest pani bardzo surowa. Czyli może pani być najlepszym przyjacielem dla przyjaciół, ale najgorszym wrogiem dla wrogów. Taka pani jest. I to widać. Czyli jak pani kocha, to całą sobą, o czym mówi właśnie ten papież. Za chwilę pani skończę tutaj mówić, chociaż widzę już, co się będzie dziać, ponieważ mam połączenie. Proszę poczekać. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Danuta. Tak. 7.04. Oj, jaka zamknięta w sobie, pani Danusiu. No. 65. No, życie panią nie oszczędzało. Bardzo dużo łez pani dało. No, troszkę tak. Tak, widać u pani kłopoty z życiem osobistym, widać u pani osamotnienie. Słucham panią, pani Danusiu. Teraz kwestie finansowe, kwestie materialne powinny być ważne. Czyli teraz te finanse będą odgrywać istotną rolę w tym najbliższym czasie, ale słucham panią. No właśnie, chciałam się dowiedzieć, bo po prostu mam zamiar wjechać do Polski. I czy dobrze robię i czy jakby wjechać, to zakład mi da odprawę, no i odprawę. Mhm. A jak wygląda pani życie uczuciowe? Jest osamotnienie? Nie. Mam męża.
I nie jest pani po rozstaniu wcześniejszym? To jest pani pierwszy mąż? No, to gratuluję pani charakteru. To gratuluję pani charakteru, ponieważ jako siódemka z dnia jeszcze zodiakalny baran powinna pani być po zamkniętym związku. A jeżeli pani nie jest, no to przeżyła pani gehennę z nim. No troszkę było, ale przeszło i jest wszystko dobrze. No, ale były te kryzysy. No właśnie, bo tak jak ja to napisałem w mojej książce o numerologii, że jeżeli mamy liczby rozstaniowe w swojej dacie, to znaczy, że los będzie chciał, żebyśmy my się rozstali z tą osobą. Ale wszystko zależy od tego, no, czy my się rozstaniemy, czy też nie, tak? No, mało to doszło. A widzi pani? Czyli prawda, mało co, aby doszło do tego. No właśnie, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Dobrze, zobaczmy. Czyli pani pytanie brzmi, czy pani zjedzie do Polski, tak? Tak. No czy dobrze robię, bo już tak się zdecydowałam. Wie pani co, ale pani jako siódemka z dnia, no to bardziej może pani lepiej się czuć za granicą. Bo liczba 7 jest liczbą zagraniczną. I tutaj nawet jeśli pani sobie wyobraża, że w Polsce będzie lepiej, no to będąc na miejscu, może pani stwierdzić, że jednak tak nie jest. No, może lepiej nie, ale z rodziną. Łudzi się pani i oszukuje. Bardzo się pani łudzi i oszukuje. Będzie pani tego żałować. Łudzi się pani i oszukuje. Karta księżyca jest to karta samooszukiwania się. To jest karta złudzeń. To jest karta fałszywego odbioru rzeczywistości. Czyli pani sobie może myśleć, że w Polsce jest lepiej. Dla pani, tak? Co nie znaczy, że w Polsce jest źle, ale każdy z nas ma inny los. A tutaj karta 8 buław jest to karta, która mówi o nieprzemyślanej decyzji. Jeśli chodzi o zdrowie, to wie pani co, karty pokazują tutaj jakieś przewlekłe stany chorobowe. I to widać, czyli jeżeli chodzi o ewentualne pani pytanie, tak, czy wyjdę z choroby, tak, albo czy się poprawi stan zdrowia, to uważam, że pani nadal będzie miała tą dolegliwość. Są takie choroby przewlekłe, tak? Nie wiem, choroba serca, chory kręgosłup, reumatyzm, czy to jakaś niepełnosprawność. W każdym razie widać u pani jakąś taką przewlekłą chorobę, która będzie cały czas pani nadal towarzyszyć. No dobrze, słuchajcie, za chwilę będziemy tylko na kanale głównym TVN. Tak, więc widzowie TVN7, słuchajcie, przełączacie już teraz program Moc Magii na kanał główny TVN, ponieważ po przerwie będziemy tylko na TVN-ie. No i może ja właśnie po przerwie też odpowiem tutaj na pytanie pani zodiakalnego barana, która się urodziła 17 kwietnia. Do zobaczenia po przerwie na TVN-ie głównym.
Naprawdę, słuchajcie, przepięknie dzwonicie i przepięknie piszecie. Wydawca rozpromieniony, za co bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ to rozpromienienie też i mi towarzyszy. Słuchajcie, 32 minuty do końca programu. Zapraszam bardzo serdecznie tutaj do kontaktu. Zapraszam oczywiście do dzwonienia i do wysłania SMS-ów. Wydawco, jakbyś mógł mi ściszyć reżyserkę, to ja byłbym Ci bardzo wdzięczny. Dziękuję. Czekam oczywiście na Wasze telefony, czekam na Wasze SMS-y. Ostatnie 32 minuty. Jeżeli chcesz tutaj do mnie napisać SMS-a, to informuję, że mam tylko jeszcze dwa SMS-y. Tylko dwa SMS-y. Jeden SMS zwykły i drugi SMS, ten priorytetowy, więc jeżeli chcesz do mnie napisać, no to droga wolna, drzwi otwarte. Jeżeli coś Ciebie może niepokoi, coś powoduje u Ciebie wątpliwości, może masz jakieś niepewności, tym bardziej, drodzy Państwo, no właśnie, jutro mamy, słuchajcie, nów księżyca w znaku ryb, który nawołuje nas do empatii, wrażliwości, poszukiwania miłości. Dlatego też właśnie teraz my możemy chcieć się bardzo poświęcać. Możemy być tacy potrzebujący właśnie tego wsparcia, takiej bliskości z kimś. Po prostu. Dlatego też to, słuchajcie, to się trochę kłóci z tym Merkurym w retrogradacji, no, o którym mówiłem dzisiaj. Wiecie o tym, że dzisiaj wieczorem, no, Merkury znalazł się w tej pozycji retrogradacji. No, mówiłem Wam, że oznacza to kłamstwa, oszustwa, jakieś niedotrzymanie słów i tym podobne. I tutaj, słuchajcie, pojawia się taki trochę haczyk. Uważajcie w najbliższych dwóch dniach, w szczególności w najbliższych dwóch dniach, na to, żeby no, komuś uwierzyć, a później tego żałować. Czy to, żeby komuś zaufać, a później być wykorzystanym, czy to wykorzystaną. Uważajcie na podpisywanie umów, uważajcie na podpisywanie kontraktów. Czytajcie, czytajcie dokładnie, albo zanieście do prawnika. A to dlatego, że właśnie ten Merkury w retrogradacji w znaku ryb powoduje, słuchajcie, totalne, ale to totalne oderwanie od rzeczywistości. I wiecie, jak możecie tutaj sprawdzić moją autentyczność, czy to autentyczność astrologii? No, w ten sposób, że możecie sami po sobie zauważyć, że jesteście zakręceni, że macie problem z taką przytomnością, że macie kłopot z koncentracją, że ciągle jesteście senni. Ja nawet się dzisiaj wydawcy pytałem przed programem, czy jesteś ciągle śpiący? On mówi, tak, od kilku dni faktycznie mi się ciągle chce spać. Ja to mam samo, słuchajcie. Jak ja jestem nocnym Markiem, to wczoraj, słuchajcie, o północy padłem jak nie wiem co i spałem do rana. No właśnie, to jest wynik tej takiej nieprzytomności. Jeżeli czeka Ciebie jakieś bardzo ważne wydarzenie, jeżeli czeka Ciebie bardzo ważna sprawa, zadzwoń tutaj do mnie, żebyś właśnie czy to nie podjął złej decyzji, czy to żebyś nie popełnił błędu. 700-888-111. Droga Pani, zodiakalny baran. Tutaj Pani chciała anonimowości. Ja jeszcze raz przeczytam, co Pani pisała. Co mówi o mnie moja data urodzin? No to powiedziałem Pani. Czy poznam kogoś do stałego związku i czy wyjadę do pracy za granicę? Pozdrawiam. Proszę Pani, karty jednoznacznie pokazały, możemy nawet tutaj pokazać, że Pani wyjedzie za granicę. Karta świata jest to karta wynikowa, która oznacza za granicę, czyli Pani wyruszy w świat. O tym mówi karta świata. I tam Pani dosłownie zacznie nowe życie, o czym mówi karta Asa Monet z sądem ostatecznym. Proszę Pani, może nawet Panią zaskoczę, ale Pani nie wróci do kraju. Pani nie wróci do Polski. Pani już tam będzie na stałe. Już tam nawet może Pani spędzić całe życie. Ja nie żartuję.
Ja nie żartuję. Jeżeli ja widzę kartę Sądu Ostatecznego, a karta Sądu Ostatecznego została nazwana przez Crowleya wiecznością. Sąd Ostateczny oznacza bardzo często takie długofalowe przedsięwzięcia, czyli na chwilę tam pani nie wyjedzie. Natomiast co ze związkiem? Co ze związkami? Z tym będzie kłopot. Proszę pani, postawi pani na pracę, na pieniądze. To, co pani powiedziałem, jest pani pracoholiczką. Taka prawda jest. Praca, 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 praca. I to widać, i to widać, a nie jacyś tam faceci. W tych najbliższych latach ja nie widzę pani w związku. Ja widzę panią bardzo dobrze zarabiającą poza granicami Polski. Wszystkiego dobrego pani życzę. Słuchajcie, ja mam tylko jeszcze jednego SMS-a, bo już przechodzą do kolejnego. Czesława. Czesława urodzona 22 dnia. Jak ułożą mi się finanse? Jak zakończy się sprawa sądowa? No, musi pani sobie radzić sama. Tu już widać pani taką niezależność, widać samodzielność. Każda osoba urodzona 22 dnia uczy się hartu ducha. Życie uczy go hartu ducha. Czyli co to znaczy praca? Co to znaczy zarobić pieniądze? Co to znaczy przyjaźń? Co to znaczy ufać komuś? Wszystkie te 22 nie mają lekko w życiu. To, przypominam, że to jest liczba mistrzowska, czyli wszystkie te 22, no, kilka razy w swoim życiu muszą się wziąć w garść i muszą być, no, tacy hardzi, silni. Za chwilę pani skończę mówić. Drodzy państwo, mam tylko jeszcze jednego SMS-a, czekam na SMS-y. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy w programie. Słucham pani imię. Moje imię Maria, tak, data urodzenia 21.4.51. No. Pani Macieju, chciałam się zapytać, aby co mnie jeszcze w życiu czeka dobrego. No, pani taka optymistka, jak to trójka z dnia. Już pani powiem chwileczkę. No dobrze, zobaczmy. Tutaj na sprawy ciśnieniowe proszę zwrócić uwagę, na sprawy kardiologiczne, pani Mario. Widać tak, nerwy, 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 pani cała w nerwach, pani Mario. Tak. Prawda czy nieprawda z tym sercem z ciśnieniem? Tak, tak. No właśnie. Tak. Wie pani, łatwo pani w życiu nie miała, przynajmniej jeżeli chodzi o takie sprawy finansowe i pracę. To ciężka praca nie jest pani obca. Tak. Zgadza się, czy się nie zgadza? Tak, wszystko się zgadza. No właśnie. Znaczy, wie pani co, jeżeli chodzi w ogóle o pani ogólne życie, to uważam, że, wie pani co, widzę tutaj jakąś relację z mężczyzną. I to tutaj karty pokazują. Karta dwójki kielichów, karta dziewiątki kielichów, jeszcze rycerz kielichów, to są karty mówiące po prostu o aktywnym życiu miłosnym w perspektywie. Rozumie mnie pani? Czyli na przykład, jeżeli pani by miała do mnie pytanie, panie Macieju, czy ja będę sama? Albo panie Macieju, czy będę szczęśliwa w miłości, czy też nie? Uważam, że będzie pani zadowolona, jeżeli chodzi o relacje takie międzyludzkie, towarzyskie, partnerskie. Natomiast wie pani co, jeżeli chodzi o zdrowie, bardzo mi się u pani nie podoba skóra. Nie wiem, czy to może pani mieć jakieś znamiona, czy to może pani mieć jakieś kłopoty ze skórą, czy to może pani mieć jakieś tam problemy takie dermatologiczne w przyszłości, bo karty pokazują tutaj pani wygląd, ale właśnie takie kłopoty zdrowotne dotyczące wyglądu, no to jakie to są kłopoty? Typu na przykład łysienie. No dla kobiety, no to jest na pewno rozpacz. Dla faceta, no to jeszcze tam co drugi łysieje, tak? Ale dla kobiety, no to jest rozpacz. Co jeszcze może być? Może być jakieś poparzenie.
Może być jakaś blizna na twarzy, mogą być jakieś znamiona, może być, nie wiem, łuszczyca i tym podobne. W każdym razie karty pokazują tutaj, no właśnie u pani problem z wyglądem, problem jeżeli chodzi o pani wizualność. O. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o pani przyszłość, ja uważam, że ona jest związana z uczuciami. I zresztą to mnie też nie dziwi, ponieważ pani jest trójką z dnia, jest pani bardzo kochliwa. Bardzo. A nawet jeżeli pani teraz jest sama, bo tutaj karty pokazują umiar w minusie obecnie, więc teraz się nie klei. Teraz się faktycznie nie klei. Co nie znaczy, że nie będzie się, że nie będzie się kleić, bo ja uważam, że będzie pani w nowej relacji. Ale karty pokazują tutaj przyjaciela. Rycerz kielichów oznacza kogoś takiego niezobowiązującego, kogoś, z kim możemy się pospotykać, poplotkować, pośmiać się, pożartować. No ale to jest tylko to. Pani jako trójka z dnia akceptuje takie znajomości. Drodzy Państwo, pamiętajcie, że te trójki z dnia, jeszcze piątki numerologiczne, one nie wymagają takiego całkowitego oddania. One tak idą po najmniejszej linii oporu, jeżeli chodzi o życie uczuciowe. To jest na zasadzie, popatrz mi głęboko w oczy, jestem twoja. O, to jest takie typowo trójkowe i wszystkie te trójki z dnia, one tak szukają właśnie takich niezobowiązujących układów. Pani wejdzie w taki układ. Właśnie pani wejdzie w taki układ z mężczyzną. Uważam, że ta relacja będzie przyjemna. Ona jest po prostu pokazana jako dająca pani zadowolenie. To jest na zasadzie, jak fajnie, że ja ciebie spotkałam, jak fajnie mi jest z tobą, jak ja mam powody do tego, żeby się uśmiechać rano i fajnie, że idziemy na spacer. O, to jest dosłownie coś takiego, dziewiątka kielichów, dwójka kielichów, to są karty mówiące może nie o dużych wymaganiach, ale to są karty mówiące o tym, że jest nam dobrze ze sobą. Fajnie, bardzo fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie materialne, w ogóle karty nie poruszają tego tematu. Karty tutaj przedstawiły pani życie do tej pory, czyli że ono było ciężkie, że ciężko pani pracowała, że no, ciężko było pani zarabiać. Ale jeśli chodzi o przyszłość, karty nie pokazują tutaj problemów, czyli bardzo możliwe, że albo pani jest niewymagająca, albo pani ma. Wszystkiego dobrego pani życzę. Dużo zdrówka. Dobrze, słuchajcie, ja mam jednego SMS-a. Dobrze mówię, sprawdzę, słuchajcie, czy mam jednego SMS-a. Nie, nie mam jednego SMS-a, bo są już kolejne. Czekam oczywiście też na telefony 700-888-111. Przechodzę tutaj do... Pani Czesi, to ja się pytała, jak ułożą się jej finanse, jak zakończy się sprawa sądowa. No to zobaczmy w takim razie, droga pani. No, musi pani sobie radzić całkowicie sama. Słuchajcie, ostatnie minuty, ostatnie 20 minut, więc jeżeli chcesz tutaj wykorzystać moją obecność, no to zapraszam bardzo serdecznie. 700-888-111. Czekam na SMS-y. Słuchajcie, przyszły teraz dwa SMS-y, więc tak naprawdę mam... 3 SMS-y. Czekam na kolejne. Moc, pytanie pod 92544. Wróżbita Maciej Skrzątek, do waszej i tylko waszej dyspozycji. No dobrze. Zobaczmy, pani Czesiu, jak będzie u pani z finansami. Ha! Jest pani bardzo obrotna. Bardzo obrotna, bardzo żywotna. Karta Asa Buław. To jest karta, która panią symbolizuje, czyli znaczy symbolizuje, reprezentuje. To jest karta wskazująca nie tylko na dobre zdrowie, ale też jest pani taka no, pełna energii. Proszę pani, no finansowo nie będzie za dobrze. Tutaj karty pokazują, zobaczcie drodzy państwo, jaki tarot mój jest niesamowity, bo pani pyta tutaj o sprawę sądową. Jaką mamy kartę? Sprawiedliwości. Co ona oznacza? Sprawę sądową. I tutaj karty pokazują, że jeżeli chodzi o sprawę sądową, to uważam, że dojdzie do porozumienia, dojdzie do pogodzenia się, czy to do ustąpienia, o czym mówi karta umiaru. Karta umiaru jest kartą braku konfliktów, to jest karta pojednania, więc tutaj może być pani o to spokojna. Natomiast jeżeli chodzi o pani finanse,
Karty pokazują tutaj w ogóle kłopoty finansowe dotyczące bliskiego mężczyzny, które rzutują na panią. Czwórka kielichów z rycerzem mieczy oznacza mężczyznę bliskiego, bardzo zdenerwowanego i obecnie, ale w ogóle bardzo takiego nerwowego. Ja uważam, że to jest pani syn. I tutaj karty pokazują jakieś takie duże wydatki finansowe dotyczące jego. Czyli może pani go wspierać, pomagać, pożyczać, i tak dalej, czy to dawać po prostu kasę. W każdym razie, jeżeli chodzi o pieniądze, karta czwórki kielichów to nie jest karta zadowolenia. Uważam też, że czekają panią wydatki finansowe również dotyczące tej sprawy sądowej, czy to po prostu urzędów, o czym mówi właśnie wspomniana karta sprawiedliwości. Kolejny SMS. Anonimowo. Pani zodiakalny strzelec, co będzie dalej z moim małżeństwem? Jeśli dojdzie do rozwodu, co mnie czeka? Nie rozumiem pani pytania. Co będzie dalej z moim małżeństwem, jeśli dojdzie do rozwodu? No jak co będzie z pani małżeństwem, jeśli dojdzie do rozwodu? No będzie koniec małżeństwa. Pytanie źle zadane, ale no ja tutaj próbuję przeanalizować pani SMS-a i może chodzi pani o to, czy pani sobie po prostu ułoży życie uczuciowe na nowo. Co mnie czeka? I tutaj pani podaje też datę męża. Drodzy Państwo, ja mam tylko jeszcze dwa SMS-y. Co taka cisza? Linia jest całkowicie wolna. Do tej pory, słuchajcie, było połączenie za połączeniem. Ja wiem, że jest późna godzina. Ja wiem, słuchajcie, że jest 3:20 prawie. Bardzo mnie to cieszy, bo ja uwielbiam, jak tutaj dostajecie się z łatwością. Ja uwielbiam, jak tutaj wydajecie jak najmniej pieniędzy. No pewnie, że tak. Jeżeli właśnie ty chciałbyś tutaj się dostać od razu do studia. Jeżeli chciałbyś wybrać numer telefonu 700-888-111 i od razu trafić do studia, no to zapraszamy serdecznie. Słuchajcie, no ten Merkury w retrogradacji, w znaku ryb, on też może powodować to, że my możemy teraz świrować, dosłownie, że możemy wpadać w paranoję, że możemy dużo analizować, dużo rozmyślać, dużo też i wymyślać. Dlatego też i dzisiejszej nocy na przykład możesz nie spać, bo możesz czymś się martwić. Zresztą ten Merkury w retrogradacji w znaku ryb i jeszcze ten Nów jutrzejszy w znaku ryb, no to są takie konotacje, które wpływają na naszą sensytywność, rozdrażnienie, emocjonalność. Dlatego też, jeżeli chcesz się uspokoić, jeżeli chcesz się upewnić, jeżeli potrzebujesz potwierdzenia twoich wątpliwości, niepewności, podejrzeń, może nie wiem, myślisz, że twój mąż ciebie zdradza. Zapraszam serdecznie, bo może zdradza, a może to jest tylko twój wymysł. Może zdradza, a może ty się czepiasz. Może nie będziesz zwolniona, a może będziesz zwolniona z pracy. Może otrzymasz ten kredyt i może już powinnaś spać i się nie martwić, a może nie otrzymasz i co wtedy? Zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie, linia jest całkowicie wolna. Słuchajcie, ja z nikim teraz nie rozmawiam, więc jestem przekonany, że jeżeli teraz wybierzesz numer telefonu, to za chwilę ze mną porozmawiasz. Czekam na SMS-y. Słuchajcie, mam tylko jeszcze jednego SMS-a. Tylko jeszcze jednego SMS-a i to jest SMS zwykły, więc czekam na te SMS-y, te priorytetowe, moc, pytanie pod 92544. No i czekam na te SMS-y zwykłe, czyli moc, pytanie pod 7464. Droga pani, zobaczmy w takim razie, co będzie z pani małżeństwem. Co będzie z pani małżeństwem? A jeśli dojdzie do rozwodu, to czy pani ułoży sobie życie uczuciowe na nowo? Tak, tak zrozumiałem pani SMS-a. Zobaczmy. Już jest separacja pokazana. Karta czwórki mieczy jest to karta oddalenia. To jest karta, która was reprezentuje. Czwórka mieczy oznacza odległości emocjonalne i fizyczne. Proszę pani, dobrze się stało, jak się stało. Tak, tak to tarot określił. Karta koła fortuny z szóstką buław oznacza
szczęśliwszy los. Koło fortuny szóstką buław oznacza uśmiech losu. Uważam, że pani sobie ułoży życie na nowo. Nie będzie pani z mężem. Wszystkiego dobrego pani życzę. Kolejne połączenie. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy uprzejmie. Chciałabym się zapytać o mojego syna. Bardzo proszę. Adam. Tak. Adam. Tak. 11 marca 88. Życie zawodowe i uczuciowe bym chciała. 11 marca 1900? 88. 88. Intelektualista, proszę pani. Mądry chłopak, ale sam nie wie, czego chce od życia. I sam nie wie, którą drogą iść, jeżeli chodzi o kierunek zawodowy. Chłopak, który jest na rozdrożu i to widać. Jedenastka z dnia, piątka z klucza. On będzie próbował wielu rzeczy, on będzie próbował wielu zawodów. Zresztą to też jest wynik tego, że on jest rybą zodiakalną, dlatego też będzie dokonywał wielu pomyłek. To jest na zasadzie, a myślałem, że ten zawód jest fajny, tak? A myślałem, że polubię ten zawód, a myślałem, że odniosę sukces. O, to jest cały Adam. To jest cały Adam i ja uważam, że on będzie próbował wielu rzeczy, on będzie próbował wielu zawodów, dlatego też może mieć kłopot z tym, że mieć taką stałą pracę. Romantyk, bardzo wrażliwy, w ogóle powinien być to artysta. Dwójka kielichów, rycerz kielichów, jeszcze ryba zodiakalna, jedenastka z dnia, artysta, typ artysty. Typ artysty, ja bym się nie zdziwił, gdyby, czy to był malarzem, czy to jakimś grafikiem. Proszę pani, i niech tą drogą idzie, i niech tą drogą idzie. Proszę pani, ja uważam, że jeżeli chodzi o jego pracę, to tak jak powiedziałem, będzie miał kłopot ze stałością zawodową. Karty pokazują tutaj, że powinien, znaczy to, co on zrobi, to jest jego wola, tak? I to od niego zależy, nie ode mnie, czy on wytrwa w jednym zawodzie. Ale jeżeli chodzi o podpowiedź, co powinien robić, bo ja wiem, że to jest problem i to też jest kłopot, to powinien właśnie iść taką drogą artystyczną, o czym mówi rycerz kielichów w koronie układu, jeszcze dwójka kielichów go reprezentuje, człowiek w ogóle pełen empatii. Jest to bardzo dobry chłopak, naprawdę ma pani dobrego syna. Bardzo dobry chłopak, bardzo miękki. To widać, bardzo miękki, bardzo taki mało asertywny, taki delikatny, bardzo wrażliwy. Absolutnie nie nadaje się do pracy fizycznej, absolutnie nie nadaje się do pracy cięższej. On powinien właśnie być takim artystą jakimś, wie pani, takim artystą, który jest od myślenia, od wizji, a nie od robienia. O. To jest coś takiego. I taką drogą powinien iść. Jeżeli taką drogą będzie szedł, no to będzie spełniony życiowo. Życiowo, życiowo. I tutaj ja podkreślam, życiowo. Nie tyle, co finansowo, a to dlatego, że jeżeli on jest jedenastką z dnia i jeszcze jest zodiakalną rybą, to pieniądze nie będą i nie będą odgrywać dla niego najistotniejszej roli. Mało tego, on potrzebuje takiego spełnienia ambicjonalnego, życiowego, a nie tyle co właśnie finansowego. Czyli to, nie wiem, może być poeta, który, nie wiem, może wydawać takie tomiki, tak, poetyckie, o. Ale nie będzie zarabiał na nich, o. No dobrze. I teraz tak. Kolejny SMS, słuchajcie, przedostatni. Kolejny przedostatni SMS. Czekam oczywiście na SMS-y, czekam oczywiście na telefony. Zapraszam bardzo serdecznie. 700, 788, 400 lub te połączenia.
priorytetowe. Więc jeżeli chcesz tutaj do mnie zadzwonić, mając pewność, że za chwilę ze mną porozmawiasz, zapraszamy. 700-888-111. No i czekam też na SMS-y. Czekam też na SMS-y. Mam tylko jeszcze jednego SMS-a. Moc, pytanie pod 92-544. Ostatnie minuty programu. Marta. Marta, zodiakalny strzelec. Panie Macieju, czy będę w stałym szczęśliwym związku? Z emocjonalną osobą, ale też jeżeli chodzi o rozmowę, czy to jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie z kimś, bo też jest pani charakterna i też mimo tej pani duchowości, tej oryginalności, intelektu, to jest pani taką kobietą, która też i nie dopuszcza do siebie mężczyzn. Wie pani, znaczy tak, tarot pokazuje, że 5 lat od dnia dzisiejszego to będzie czas, gdzie pani może ranić mężczyzn, czyli to pani będzie rezygnować z nich, to pani będzie odrzucać czyjeś uczucia. To też jest wynik tej jedenastki z dnia i jedenastki z miesiąca. Jest pani bardzo nie tyle co ambitna, tylko poszukująca głębi. To jest na zasadzie, ale ty idiota. O, to jest takie częste pani mówienie, tak? Albo oj, nie dajesz mi tego, co ja chcę. Pani potrzebuje więcej, pani potrzebuje no, takiej właśnie głębi, takiej głębi duchowej, emocjonalnej. Dopiero za 5 lat widać panią w nowym związku, w nowej relacji. Zresztą też karta śmierci jako karta wynikowa mówi o tym, że pani zszokuje bliskich, zszokuje pani rodzinę. To będzie bardzo nietypowy mężczyzna. Co to znaczy? Może być wytatuowany na całym ciele, na przykład. Albo może to być ciemnoskóry. Może być, nie wiem, mężczyzna z Afryki, tak? Albo, nie wiem, może to być, nie wiem, Hindus, załóżmy. W każdym razie karta śmierci to jest przy piątce kielichów, to jest układ kart wskazujący na to, że pani rodzina zareaguje: o matko boska, co ty dziewczyno narobiłaś? O, to jest dosłownie coś takiego. Czy dla pani będzie to istotne? Nie, dla pani nie będzie w ogóle to istotne. Pani się absolutnie nie sugeruje opiniami innych ludzi i zdaniem innych. Karty pokazują, że to będzie za 5 lat. To będzie mężczyzna, którym pani zszokuje po prostu wszystkich. Dosłownie. W sensie oczywiście takim troszkę negatywnym, bo przy piątce kielichów my się nie cieszymy, tylko raczej smucimy. No dobrze, ostatni SMS. Ostatni SMS, słuchajcie, przypominam, ja już nie mam żadnych kolejnych SMS-ów. To jest ostatni SMS, słuchajcie, bardzo późna godzina. Czekam na SMS-y do ostatnich minut. Czekam na telefony 700, 788, 400. To są te połączenia zwykłe. Co ciebie czeka? Jak się potoczy twoje życie? Czego możesz się spodziewać? Jak będą przedstawiać się te wydarzenia, które wiesz, że one no, będą miały miejsce? Jak przebiegnie, nie wiem, ślub córki? Na przykład. Albo jak sobie syn poradzi w pracy. Albo czy córka zajdzie w ciążę, bo może, nie wiem, wyszła niedawno za mąż. A może ty jesteś tą córką i chcesz mnie zapytać: panie Maćku, czy ja będę szczęśliwa z nim? A może ty jesteś synem i chcesz spytać: panie Maćku, czy ja awansuję w tej firmie? Zapraszam serdecznie do kontaktu. Czekam też i na te połączenia, słuchajcie, te najważniejsze, czyli te gwarantujące, bo słuchajcie, ostatnie minuty programu, więc ja uważam, że teraz najlepiej wybrać właśnie to połączenie priorytetowe, bo wtedy masz taką w 100% pewność, że trafisz do mnie. 700 888 111. No i ostatni SMS, więc czekam też na SMS. Dorota, bardzo kochliwa, 30 września, waga zodiakalna. Co mnie czeka w tym roku? Zobaczmy. I
jest bardzo ładnie obecnie u pani. Karta czwórki buław oznacza ogólne powodzenie. Uważam, że jest pani w związku. I tutaj właśnie, obecnie jest bardzo dobrze, natomiast ten rok nie będzie taki dobry, jeżeli chodzi o relacje uczuciowe, o czym mówi czwórka mieczy z pustelnikiem. Zadbajcie o bliskość. Zadbajcie o to, żeby wasze relacje się nie oddaliły. Uważam też, że będzie pani dużo podróżować. Karta świata z szóstką buław oznacza osiągnięcie celu, jeśli chodzi o zagranicę. Co to znaczy? Chciałam polecieć do Brazylii, poleciałam. Ogólnie rzecz biorąc, ten rok będzie bez zmian. Ten rok nie będzie rokiem postępowym. Ten rok raczej będzie utrzymaniem pozycji życiowej. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Wam za wszystkie telefony, bardzo dziękuję Wam za wszystkie SMS-y. Widzimy się, słuchajcie, w przyszłym tygodniu. Nietypowo, bo w nocy z poniedziałku na wtorek. Do zobaczenia. Cześć.